uwagę. Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Wrona i będę moderatorem dzisiejszego spotkania. Na samym wstępie chciałbym powitać pracowników naszego wydziału, którzy bardzo tłumnie zjawili się na naszym spotkaniu. Chciałem powitać pana profesora Jerzego Bartnińskiego, chciałem powitać pana profesora Zbigniewa Zatorskiego, panów doktorów Romana Wysockiego, Marka Siomę, Dariusza Karasiuka i pana doktora Piotra Witka, który uwiecznia nas w formie cyfrowej. Przede wszystkim chciałem powitać naszych szanownych ekspertów, panią profesor Agnieszkę Kolasę-Nowak, pana doktora Mirosława Szumiło i pana doktora Andrija Sawelęcia. A teraz proszę o zabranie głosu reprezentanta organizatorów, prezesa Stowarzyszenia Humanikon, pana Marcina Janakowskiego. Szanowni Państwo, niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na dzisiejszym spotkaniu, na dzisiejszej debacie w imieniu mojego stowarzyszenia. Jest mi bardzo miło, że tak tłumnie stawić się Państwo na tą debatę, co chyba oznacza, iż temat, jaki zaproponowaliśmy, jest interesujący. Chciałbym złożyć wyrazy podziękowania na ręce szanownych Państwa ekspertów, którzy zgodzili się podnieść merytoryczną część naszej rozmowy, a także wszystkim współpracownikom, dzięki którym udało nam się tą debatę dzisiaj zrealizować. Szczególnie na ręce pani prezes Koła Naukowego Doktorantów, pani Sylwiczyc. Szanowni Państwo, nasze stowarzyszenie powstało w formie odpowiedzi na taką wszechobecną tezę, iż humaniści nie nadają się do pracy, nie ma dla nich miejsca na rynku pracy i gospodarczo są mało atrakcyjni. Naszym zadaniem jest prowadzenie alternatywnych działań na rzecz łączenia nauki, edukacji i kultury, a następnie komercjalizowanie tych wydarzeń tak, aby zmienić ten pogląd i zrzeszać ludzi, którzy już udowodnili, że w tych tematach również można znaleźć zatrudnienie i można realizować swoją przyszłość zarobkową. Ta debata spełnia drugi element naszych założeń i naszej działalności, mianowicie aktywizowanie różnych grup, różnych środowisk wokół proponowanych przez nas tematów. Temat, który zaproponowaliśmy i umieściliśmy jako podstawowy, czyli kwestia dotycząca Ukrainy i tego, co tam teraz się dzieje, to było pytanie, które zadawaliśmy sobie w takich zwykłych koleżeńskich rozmowach, obserwując te wydarzenia za pomocą z relacji mediów, za pomocą również opowieści naszych kolegów, przyjaciół, którzy w tamtych regionach mieszkają, żyją i zdawali nam relacje. Szanowni Państwo, do zeszłego tygodnia zadawaliśmy te pytania z taką zwykłą ludzką ciekawością. No, jesteśmy sąsiadami Ukraińców, więc to, co tam się dzieje, nie może być dla nas obojętne. Po wydarzeniach z zeszłego tygodnia zadawaliśmy to pytanie sobie z naprawdę nieudawanym smutkiem. Widząc to, jak giną ludzie, zadawaliśmy sobie również pytanie, czy ta debata powinna się odbyć. Czy możemy rozmawiać na ten temat w momencie, kiedy tam dzieją się iście dantejskie sceny. Na szczęście udało się w jakiś sposób tą sytuację tam rozwiązać na tyle, że możemy dzisiaj z czystym sumieniem na poziomie eksperckim na ten temat porozmawiać, minimalizując może emocje i zapytać się, czy ta wizja Ukrainy, pomijając te wspomniane emocje, może być jakoś wykrystalizowana, czy możemy na ten temat odpowiedzieć, czy to może być temat poważnej, merytorycznej dyskusji. Mam nadzieję, że uda nam się to osiągnąć i że będziemy mogli na ten temat dzisiaj porozmawiać bardzo merytorycznie, omijając wszystkie skrajne opinie, po to, aby wypracować jakiś wspólny, a jeżeli nie wspólny, to chociaż w miarę zbliżoną odpowiedź. Szanowni Państwo, niestety nie możemy pominąć tamtejszych wydarzeń, dlatego mam ogromną prośbę, którą chyba w imieniu wszystkich organizatorów chciałbym wygłosić, abyśmy uczcili symboliczną minutę ciszy wszystkich poległych na Ukrainie, w obu stron, tą naszą symboliczną minutę ciszy, którą teraz Państwa bardzo proszę.
Dziękuję serdecznie. Oddaję głos moderatorowi. Życzę Państwu owocnych obrad. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Zanim przystąpimy do części eksperckiej, najpierw nasz kolega Wadim Gierko, członek naszego stowarzyszenia, a zarazem główny architekt dzisiejszego spotkania, przedstawi efekty badań ankietowych, które przeprowadziliśmy wśród lubelskich studentów. Witam Państwa serdecznie. Nie wiem, czy mnie słychać. A tak, tak już lepiej. Otóż tak jak powiedział mój kolega, przedstawi wyniki badań, które przeprowadziliśmy siłami całego stowarzyszenia. Przede wszystkim właśnie zadam to pytanie. Albo może daj mi mikrofon tylko sam. Otóż tak jak podkreśliłem, siłami całego stowarzyszenia zorganizowaliśmy badania. Szukaliśmy odpowiedzi właśnie na takie pytanie bardzo uniwersalne, Majdan, co dalej? Mimo że też, tak jak już zapowiedział prezes stowarzyszenia, niektóre wątki, niektóre pytania, które zadawaliśmy, możemy teraz już zweryfikować, ponieważ niektóre zmiany już się dokonały. Natomiast też ta sytuacja nadal nie jest rozwiązana. Jeśli Państwo się orientujecie w tym, co się dzieje na Ukrainie, to już dzisiaj na Krymie dzieją się wydarzenia, które też w pewien sposób przypominają wydarzenia na Majdanie sprzed kilku tygodni. Także ta kwestia jest nadal otwarta. Nadal nie wiadomo, kiedy to się skończy i w jaki sposób. Otóż teraz powiem może kilka słów o samych badaniach, zanim przejdę do wyników. Otóż przedmiotem badań była oczywiście właśnie sytuacja obecna na Ukrainie. Tutaj ta sytuacja jest bardzo szeroko rozumiana. Chodzi tutaj przede wszystkim o wydarzenia na Majdanie, o sprawy polityczne, o podział też na Ukrainie wschód-zachód. Pytaliśmy o kierunek dalszego rozwoju tych wydarzeń. Także tutaj ta sytuacja jest ujęta jakby w takich pięciu kierunkach i te pytania zaraz Państwu wymienię, kiedy będę przedstawiać wyniki. Jeśli chodzi o cel badań, to oczywiście naszym celem była eksploracja opinii studentów lubelskich. I tutaj też podkreślamy studentów lubelskich, nie polskich, ponieważ nie tylko polskich, ponieważ wśród respondentów było również wielu obywateli Ukrainy przede wszystkim, a także obywatele Rosji i Kazachstanu studiujący w Lublinie. Eksploracja przede wszystkim ich zdanie, prawda, ich zdanie na ten temat. Ponieważ sytuacja na Ukrainie nie może nie wywołać, prawda, jakiegoś ustosunkowania emocjonalnego do tego, co się dzieje. Dlatego myślę, że większość wydarzeń, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, myślę, że są Państwu mniej więcej znane. Jeśli chodzi o problemy badawcze, to właśnie zadaliśmy studentom 5 pytań. Były to następujące pytania. Czy uważasz, że Ukraińcy zgromadzeni na Majdanie reprezentują głos społeczeństwa ukraińskiego? Drugie pytanie, czy uważasz, że obecne wydarzenia na Ukrainie są kontynuacją pomarańczowej rewolucji? Kolejne, czy widzisz pokojowe możliwości rozwiązania sytuacji na Ukrainie? Czwarte pytanie, którą drogą pójdzie Ukraina? I piąte pytanie, które właśnie prawda, już jest mniej aktualne, ponieważ dotyczy tego, czy obecne wydarzenia doprowadzą do zmian w rządach, do zmian w rządzie w państwie. Więc tutaj na to pytanie już możemy dzisiaj nawet częściowo. Tutaj dostałem wskazówkę, jak mam trzymać mikrofon. Otóż mówię, to pytanie już jest nieaktualne, ponieważ pewne zmiany w rządzie się dokonały. Też nie wiemy, czy są to ostateczne zmiany, ponieważ sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i nigdy nie wiadomo, którą drogą to pójdzie. Jeśli chodzi o populację dowód próby, niestety nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby zrobić badanie reprezentatywne. Nie mieliśmy możliwości dobrania próby reprezentatywnej, losowej itd. Dlatego zdecydowaliśmy na metodę dostępności badanych, czyli szliśmy na wydziały akurat podczas sesji, więc to też mogło wpłynąć na obecność tych studentów. Bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że mimo że albo byli tuż po zaliczeniu, albo tuż przed, że udzielili nam tych odpowiedzi.
Dlatego mówię, te badania były przeprowadzone na kilku wydziałach, później przedstawię dokładnie jakie kierunki, znaczy wszystkich nie, bo to były 43 kierunki studiów, także możemy mówić przynajmniej o tym, że udało nam się szeroko uchwycić jakby zdanie studentów różnych kierunków. Jeśli chodzi o respondentów, było ich 267, także też nie mało. Nie mało, tym bardziej działaliśmy pod presją czasu, ponieważ w momencie, kiedy planowaliśmy to spotkanie, sytuacja była jedna. W trakcie przeprowadzania badań sytuacja była troszkę już inna i teraz, tak jak prezes stowarzyszenia wspomniał, teraz sytuacja w ogóle nabrała innego biegu. Dlatego proszę w trakcie oglądania wyników tych badań, proszę pamiętać, że badanie było zrealizowane w przedziale ostatni tydzień stycznia, początek lutego. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Na pewno gdybyśmy teraz przeprowadzili te badania, opinie mogłyby się różnić. Dlatego też z jednej strony stanowi to też pewną wartość dodaną, ponieważ możemy zweryfikować przynajmniej już niektóre kwestie, zweryfikować, czy studenci przewidywali, prawda, co się może zdarzyć. Jeśli chodzi o metodę badań, to oczywiście braliśmy badania sondażowe, wyruszyliśmy do studentów z kwestionariuszami ankiety, w której było 5 pytań i króciutkie pytanie metryczkowe, czyli płeć, kierunek studiów, rok, uczelnia i obywatelstwo, też było bardzo, bardzo ważne. I teraz może przejdźmy do charakterystyki grupy. Tutaj niestety jest taka mało ciekawa tabelka, mało kolorowa, ale starałem się podać tylko najbardziej takie suche fakty. Ja te wszystkie dane, które pokażę, to będzie kilka tabelek, będę charakteryzować, będę opisywać, wskazywać pewne kierunki, aczkolwiek ja też oczywiście wielu rzeczy mogłem nie dobaczyć, także liczę, że później te wyniki również omówimy sobie podczas wystąpienia ekspertów. Może podczas wystąpienia ekspertów, może eksperci będą chcieli się opowiedzieć na ten temat. Otóż, jeśli chodzi o płeć, to jak widać 56%, czyli trochę ponad połowę respondentów stanowiły kobiety. Też wszystkie te zmienne wymieniam też po to, płeć, po testu i tak dalej, ponieważ będą nam różnicować odpowiedzi. W większości pytań będą różnicować odpowiedzi, dlatego będziemy za każdym razem zwracać uwagę na te różnice. Mężczyzn było trochę mniej, prawda, 43%. Jeśli chodzi o obywatelstwo, to Polaków, obywateli Polski było zdecydowanie więcej, ponad 90%. Ukraińców było około 8%, byli też obywatele Rosji i Kazachstanu, ale ich jest ponad mniej niż 7%, dlatego ich nie zaznaczono w tabeli, że było bardziej przejrzysta. Jeśli chodzi o uczelnie, to też zdecydowanie bardziej w tych badaniach reprezentowane są poglądy studentów UMCS-u, 80%, prawie 1%. Natomiast troszkę mniej niż 1/5 studentów stanowiły studenci KUL-u. Kierunki. Tutaj, tak jak już wspomniałem, w badaniach wzięli udział przedstawiciele 43 kierunków. No oczywiście, gdybym wszystkie je tutaj mieścił w tabeli, byłaby to bardzo długa tabela i nieczytelna. Dlatego pogrupowałem te kierunki na główne, jakby w takie główne kategorie i tutaj najczęściej reprezentowano grupą były kierunki humanistyczne, 27%, kierunki społeczne 1/5 badanych, prawnicze 18% i ścisłe 11%. Pozostałe kategorie są nieliczne, dlatego też dla przystosowali ich nie wymieniłem. I tutaj jeszcze może warto zaznaczyć, że najczęstszymi odpowiedziami były odpowiedzi studentów historii. Jest ich 10%, no 10% całej grupy. Studenci historii, studenci filologii polskiej, studenci psychologii są na drugim miejscu, prawa i prawa komunicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, finansów i rachunkowości i zarządzania, a także liczną grupą była tak zwana zerówka. Widzicie Państwo, tutaj troszkę niżej mamy zapisane zerówka. Wytłumaczę może bardzo pokrótce dla osób, które nie wiedzą, co to jest. Zerówka jest to taki rok przygotowawczy dla studentów pochodzących spoza Polski, najczęściej zza wschodniej granicy, czyli właśnie obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kazachstanu i tak dalej, a także cudzoziemcy, którzy na przykład chcą studiować w Polsce. Jest to dla nich przygotowawczy rok, podczas którego mają zajęcia z języka polskiego, literatury, historii i innych przedmiotów już ukierunkowanych
bezpośrednio na studia. Jeśli chodzi o pozostałe roczniki, to Państwo widzicie na tabeli, jak wygląda ten podział, prawda? Pierwszy rok i pierwszego stopnia, pierwszego, drugiego stopnia jest najmniej reprezentowany, prawda, to około 14%. Najliczniej reprezentowanym jest drugi rok drugiego stopnia. I to też wszystkie te zmiany będziemy analizować na bieżąco podczas oceny odpowiedzi na pytanie. I teraz przejdziemy bezpośrednio do tutaj zadaliśmy pytanie studentom polskich uczelni, czy uważają, że Majdan jest kontynuacją pomarańczowej rewolucji. Wariant odpowiedzi był nie, tak, nie mam zdania, prawda? Otóż jeśli chodzi o ogólne wyniki, to większość osób jednak uważa, że wydarzenia na Majdanie nie są pochodną, nie są kontynuacją pomarańczowej rewolucji, jest ich prawie 48%. Natomiast też jest dużo osób niezdecydowanych, na to też warto zwrócić uwagę, prawda? 20%, 1/5. Jeśli chodzi o płeć, to tutaj już widzimy malutką, prawda, różnicę, że mężczyźni częściej deklarowali, że raczej wydarzenia na Majdanie nie są kontynuacją pomarańczowej rewolucji. Kobiety zaś rzadziej. Jeśli chodzi o odpowiedź twierdzącą tak, to na pewno jest kontynuacja pomarańczowej rewolucji. Tutaj taki sam odsetek jest kobiet i mężczyzn. Jeśli chodzi o obywatelstwo, tutaj widać bardzo wyraźną, wiążącą różnicę, prawda? Tutaj obywatele Ukrainy w większości, prawie wszyscy, prawda, 95%, stwierdzili, że wydarzenia na Majdanie nie są kontynuacją. Tutaj ich odpowiedź była zdecydowana, nie było osób niezdecydowanych również, prawda, nie mam zdania, nikt nie udzielił takiej odpowiedzi. Jeśli chodzi o obywateli Polski, to też widać, że jednak oczywiście większość uważa też, że to nie jest kontynuacja, natomiast osób, które uważają, że pomarańczowa rewolucja ma coś wspólnego z Majdanem, jest o 10% mniejsze, czyli też nie jest to jakaś ogromna różnica. Jeśli chodzi o uczelnie, tutaj, prawda, widać, że troszkę więcej studentów UMCS-u uważa, że Majdan nie jest kontynuacją pomarańczowej rewolucji na KUL-u, natomiast większy odsetek osób uznaje, że Majdan jest kontynuacją, prawda, wątków, które były obecne podczas pomarańczowej rewolucji. Tutaj już wymieniłem najczęstsze kierunki, które były prezentowane wśród studentów. Już nie było tutaj podziału na humanistyczne, społeczne i tak dalej, tylko najczęstsze kierunki. I też tutaj widać, historycy wiodą prym. 81% z nich, a w ogóle tutaj chciałbym bardzo zaznaczyć, że w następnych tabelach też to będzie widoczne, że odpowiedzi studentów historii często bardzo się różnią od odpowiedzi pozostałych kierunków. Myślę, że możemy w pewnym sensie uznać ich za ekspertów, prawda, ponieważ są, prawda, bezpośrednio zajmują się historią, to obecnie co się dzieje na Ukrainie jest jak najbardziej przejawem współczesnej historii, prawda, współczesnej Ukrainy. Otóż aż 81% stwierdziło, prawda, że Majdan raczej nie jest kontynuacją pomarańczowej rewolucji. I tutaj chyba to jest taki najbardziej imponujący wynik, prawda? W innych kierunków tutaj mają bardzo podzielone zdanie. Też trzeba zwrócić uwagę, że jest dużo osób niezdecydowanych. Natomiast jeśli chodzi o historię, to jest najmniej osób niezdecydowanych. Jeśli chodzi o rok studiów, tutaj akurat nie było większych zależności. Dlatego też pozwoliłem sobie na to, żeby nie reprezentować. O, przepraszam, to rząd drugi tabelę. Właśnie to było pierwsze pytanie, które zadaliśmy. Czy Majdan reprezentuje głos społeczeństwa ukraińskiego? Prawda, Majdan, czyli chodzi o to całe, prawda, zbiorowisko ludzi, organizacji, prawda, obecne na Majdanie. Jeśli chodzi o ogólne wyniki, to też widać, że zdecydowana większość, prawda, opowiada się za tym, że raczej Majdan reprezentuje głos całego społeczeństwa ukraińskiego.
Jeśli chodzi o podział na płeć, to tutaj płeć wyraźnie różnicuje na odpowiedzi. Widzimy, że mężczyźni, 26% mężczyzn w stosunku do tylko 7% kobiet uważa, że tak nie jest. Jeśli chodzi o obywatelstwo, to też jak widzimy tutaj ta setka jest bardzo, nie zapominajmy, że to jest dużo setek obywateli Ukrainy, jest tam 9% z całej grupy naszej badaczej. 100% uważa, że Majdan reprezentuje głos społeczeństwa. Wśród Polaków ten odsetek już jest mniejszy, aczkolwiek też bardzo, bardzo, bardzo wysoki. Dalej mamy podział na uczelnie. Tutaj też widać, że w tej grupie również UMCS bardziej kładę się za tym, co jest UMCS, bardziej kładę za tym, że Majdan nie jest kontynuacją. Tutaj akurat historycy, też połowa historyków twierdzi, że jest to głos społeczeństwa. Większość studentów psychologii, 86%, również twierdzi w ten sam sposób. Natomiast też jeśli spojrzymy sobie na rok studiów, to widzimy, że zerówka też w 100% opowiada się za tym, że Majdan reprezentuje głos społeczeństwa. To też jeszcze raz chcę podkreślić, dlatego że w naszej większości w 100% składa się z obywateli Ukrainy i innych państw bloku sowieckiego. Dlatego tutaj osoby o obywatelstwie ukraińskim i zrówka często odpowiedzi będą bardzo podobne. Przechodzimy do trzeciej tabeli. To już jesteśmy bliżej końca. Pytanie brzmiało tak, czy widzisz możliwość pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie? Pamiętajmy, jeszcze raz chcę to zaznaczyć, że badanie było prowadzone koniec stycznia, początek lutego, prawda? Także tutaj też możemy częściowo zweryfikować przewidywania studentów, a także jestem pewien, że teraz inaczej by też odpowiedzi na te pytania się rozłożyły. Ogólnie więcej osób uważa, że sytuację na Ukrainie można rozwiązać pokojowo, aczkolwiek nie jest to o wiele większy odsetek od osób, które uważają, że nie da się. Czyli tutaj jakby nie możemy chyba mówić o tendencji. Znaczy to jest prawie pół na pół, 40% osób nie jest zdecydowanych. No niż jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn, no to mężczyźni częściej tutaj deklarowali, że raczej nie widzą możliwości pokojowego rozwiązania tej sytuacji. Natomiast kobiety były bardziej pokojowo nastawione i prawie połowa ich zaznaczyło, że tak, pokojowo można rozwiązać tą samą sytuację. Jeśli chodzi o obywateli Polski i Ukrainy, no to tutaj ponad połowa Ukraińców, większa część naszych respondentów stwierdziła, że nie da się tej sytuacji rozwiązać pokojowo, aczkolwiek też nie jest to o wiele większy odsetek od tych, którzy stwierdzili, że da się rozwiązać pokojowo, także tutaj też nie mówią o żadnej tendencji. Tutaj też widzimy, że akurat przedstawiciele finansów i rachunkowości stwierdzili, że raczej nie jest możliwe takie rozwiązanie. Również tutaj nie przedstawiłem roku studiów, ponieważ tamte odpowiedzi były bardzo, bardzo zróżnicowane i jakiejś zależności też większej nie było. To jest ciekawe pytanie. W ogóle mam nadzieję, że po dzisiejszej dyskusji postawimy pewne wnioski. Właśnie w którym kierunku pójdzie Ukraina? Dobrze widać tabelę. I tutaj mieliśmy trzy warianty odpowiedzi. W stronę Rosji, w stronę Unii Europejskiej i też, bo opcja będzie starała się zachować niezależność. Jeszcze raz przypominam, że to było na początku lutego. Otóż tak, no tutaj jak widzimy odsetki są dość zbliżone. Czyli odsetki osób, które twierdzą, że Ukraina pójdzie w stronę Rosji i odsetki, które twierdzą, że pójdzie w stronę Unii Europejskiej są bardzo podobne. Człowiek no troszkę więcej jest, że w stronę Rosji. Tutaj podziału na płeć nie będziemy sobie omawiać. Jeśli chodzi o obywatelstwo, to też jest wyraźny podział. Jak widzimy, większość Polaków w naszym badaniu twierdzi, obywateli Polski twierdzi, że Ukraina pójdzie w stronę Rosji. Natomiast większość Ukraińców, prawda, prawie 2/3, twierdzi, że w stronę Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o osoby, które twierdzą, że Ukraina zachowa swoją niezależność, chociaż no, też rozumiemy, że taki postulat jest dość troszkę utopijny, żeby Ukraina pozostała absolutnie niezależna. Natomiast tutaj są podobne też odsetki. Jeśli chodzi o uczelnie, to tutaj studenci KUL-u częściej opowiadali się
za tym, że Ukraina pójdzie w kierunku Rosji. Natomiast jeśli chodzi o studentów procesu, zdecydowanie było mniej. Jeśli chodzi o osoby, które chcą już zachować niezależność, to tutaj jednak UMCS stwierdził, że bardziej Ukraina zostanie niezależna. Jeśli chodzi o kierunki, tutaj też widzimy, że historycy i filolodzy polscy stwierdzili, że raczej pójdzie w kierunku Rosji. Natomiast psychologowie stwierdzili, prawda, że w stronę Unii Europejskiej. Jeśli chodzi również o zerówkę, tutaj też jest ciekawe, prawda, nikt zerówki, a to jest prawie 10% naszej próby, nikt zerówki nie stwierdził, że pójdzie Ukraina w kierunku Rosji. Aczkolwiek przypominam, że tam są obywatele Ukrainy w większości. 90% zerówki to są obywatele Ukrainy. Natomiast w stronę Unii Europejskiej, że będzie zachowanie zależność, jest prawdopodobne. Troszkę więcej niż połowa, troszkę mniej niż połowa. Jeśli chodzi już o ostatnią tabelę. Właśnie to jest taka tabela też, która pomaga nam teraz zweryfikować, czy studenci mieli dobre przewidywania. Chociaż tak jak powiedziałem, myślę, że sytuacja na Ukrainie nie jest jeszcze do końca uregulowana. Jeszcze nie wiadomo, jakie zmiany mogą dojść. Natomiast na początku tego pytaliśmy, czy obecne wydarzenia doprowadzą do zmiany władzy w państwie. Tutaj oczywiście odpowiedzi są troszkę niepoprawne. Tutaj ma być nie. Nie, tutaj oczywiście ma być tak. I tutaj nie mam zdania. Już, błąd naprawiony. Tutaj też od razu warto spojrzeć, bo całe tutaj nie będziemy omawiać. Warto spojrzeć na prawda, różnicowanie odpowiedzi pod względem obywatelstwa. Tylko prawie 10% obywateli Ukrainy, którzy byli respondentami naszych badań, stwierdziło, że raczej nie doprowadzą wydarzenia do zmian w rządzie. Natomiast zdecydowanie większość, 85%, stwierdziło, że tak. Natomiast jeśli chodzi o Polaków, tutaj zdanie było podzielone. Nie tak, prawda, trochę więcej niż 40%. Jeśli też chodzi o uczelnie, też widzimy tutaj wyraźny podział. Większość studentów UMCS-u twierdzi, że dokonają się zmian w rządzie, natomiast i w sumie już częściowo się dokonały. Natomiast 41%, prawie 40% studentów kursu stwierdziło, że nie. Też jest ich większość. Tutaj historycy znowu powiedzieli się, dwie trzecie historyków powiedziało się, że nie dojdzie do zmiany. Prawda? Natomiast psychologowie są tutaj najbardziej pozytywnie zawsze nastawieni w tych kwestiach i wszędzie są wysokie odsetki właśnie takie, że raczej dojdzie do zmian i że Ukraina będzie podążać w kierunku Unii Europejskiej. To tyle jeśli chodzi o tę tabelę. Tylko jeszcze taką malutką ciekawostkę Państwu podam, bo tutaj zestawiłem pytania. Czy widzisz możliwość pokojowego rozwiązania konfliktu? Którą drogą pójdzie, zaraz sekunda, o jest, czy dokonają się zmiany w rządzie? To było jedno pytanie, które zostawiłem z drugim pytaniem. W którym kierunku pójdzie Ukraina? I 65% osób, czyli 2/3, które opowiedziało się za tym, że zmian w rządzie nie będzie, opowiedziało się o tym, że Ukraina pójdzie w kierunku Rosji. Natomiast ponad połowę, prawie 55% osób, które opowiedziały się za zmianami w rządzie, później jako kierunek wskazywały Unię Europejską. Także według mnie też jest bardzo wyraźna taka zależność. Jeśli chodzi o to, o zestawienie innych dwóch pytań, czy Majdan reprezentuje naród i w którym kierunku pójdzie Ukraina, to również 2/3 osób, które opowiedziały się za tym, że Majdan nie reprezentuje głos społeczeństwa, opowiedzieli się później za tym, że Ukraina pójdzie w kierunku Rosji. Natomiast osoby, które powiedziały się, że Majdan reprezentuje głos społeczeństwa ukraińskiego, to było 42%, później kierowały Ukrainę w stronę Unii Europejskiej. I ostatnia rzecz, również było zadane pytanie, czy Majdan reprezentuje naród, a także czy zajdą zmiany w rządzie. No i oczywiście te osoby też, które powiedziały, że Majdan reprezentuje naród, później powiedziało się, że będą zmiany w rządzie, natomiast osoby, które stwierdziły, że Majdan nie reprezentuje, prawda, poszły w drugą stronę, że zmian w rządzie nie będzie. To tyle. Jeśli chodzi o podsumowanie, tak jak widzicie Państwo,
Najwyraźniejszą różnicą jest to, że same obywatelstwo często różnicuje, to chyba jest jasne, prawda? Obywatele Ukrainy opowiadać troszkę w innym kierunku niż obywatele Polski. Obywatele Polski tutaj często też mieli porówno odpowiedzi na każde z pytań. Był podział, prawda, kobiety, mężczyźni też, aczkolwiek nie był aż tak wielki. Było też zróżnicowanie odpowiedzi, jeśli chodzi o uczelnie. Niestety mój czas się już dawno skończył, dlatego nie chcę Państwa dłużej zanudzać. Dziękuję za uwagę. Dobrze, dziękuję Wadimie, a teraz zapraszamy naszych ekspertów tutaj do stołu po mojej lewej stronie. Zapraszamy panią profesor Agnieszkę Polasę-Nowak, pana doktora Mirosława Szumiłę i pana doktora Andriasa Benecia. W międzyczasie wykorzystam tą chwilę na przedstawienie naszych ekspertów. Pani profesor jest socjologiem historycznym, historykiem i socjologiem jednocześnie. Eksplorowała między innymi badawczo zagadnienie transformacji ustrojowej w Polsce. Pan dr Mirosław Szumiło z Instytutu Historii UMCS zajmował się stosunkami polsko-ukraińskimi w II Rzeczypospolitej oraz elitami władzy w PRL. Natomiast pan dr Sapeneć jest literaturoznawcą i tłumaczem, a także publicystą, członkiem i reprezentantem Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie. Szanowni Państwo, pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie pani profesor. Przede wszystkim spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób kształtował się ten ruch społeczny, który ostatnio mieliśmy okazję obserwować, i przede wszystkim, czy był to jeden ruch, czy tak na dobrą sprawę kilka różnych ruchów społecznych egzystujących obok siebie? Dzień dobry, witam Państwa. Może zanim będę odpowiadać, to parę słów jeszcze o sobie. Rzeczywiście interesuję się tą postkomunistyczną transformacją ustrojową, a przede wszystkim sposobami jej opisu czy konceptualizacji w naukach społecznych. A pan pyta o ruch społeczny. Ja tutaj zresztą, jak słuchałam też tych wyników, jeszcze bliżej, dobrze, w wyniku badań i takiej refleksji, której tutaj troszeczkę może właśnie brakuje, a pytanie, które pan zadaje, może właśnie idzie w tą stronę. To znaczy, pierwsza rzecz, może ja nie odpowiem panu, bo to jest właśnie pytanie, to jest takie pytanie, które o to, czy ten ruch społeczny się dzieli, czy się, to wszystko się dokonuje i pewnie jest niezwykle dynamiczne. Ja bym raczej postawiła następujące pytanie, to znaczy tak, z jednej strony mamy do czynienia z ruchem społecznym na pewno, z pewną mobilizacją społeczną, może tak, prawda, z kategorią mobilizacji społecznej. Kiedy patrzymy też, bo może łatwiej będzie mówić przez jakieś porównania, nie mówię analogie, ale porównania, próby porównań do doświadczeń, no z kolei jakoś tam bliskim nam Polakom. Mobilizacja społeczna jest takim stanem, kiedy mamy do czynienia z wielu powodów do skłonności ludzi emocjonalnej, także i oczywiście racjonalnej, do działania wspólnego. I to jest ewidentne to, co widzimy dzisiaj na Ukrainie, do takiego właśnie bardzo wytrwałego, oddanego aktywizowania się. Natomiast ruch społeczny, tak jak na przykład mówi się o ruchu społecznym Solidarności w Polsce, miał jeszcze takie cechy, że bardzo szybko został zorganizowany, tak? Czyli przyjął formułę organizacyjną, no w tym przypadku, jak wszyscy wiedzą, Związku Zawodowego, bo taka formuła była możliwa. A więc stworzył swoje struktury organizacyjne. Jego nowością, pewną osobliwością, co wynikało z tamtych ograniczeń, nie wiadomo jakich, było to, że właśnie w ten gorset Związku Zawodowego zostało wpisane coś, co znacznie wykraczało, było czymś innym niż Związkiem Zawodowym. Pytanie jest takie, to właściwie jest właśnie pytanie, czy na Ukrainie mamy do czynienia z przekształcaniem się mobilizacji społecznej w ruch, bo to było w ruch społeczny, bo to by, co by wymagało? Wymagałoby właśnie powstawania pewnych rozwiązań instytucjonalnych, organizacyjnych. To jest właśnie jedno z takich pytań, które sobie tu zapisałam, raczej nie, że ja na nie odpowiem, ale że chciałabym go postawić czy się zastanowić. To znaczy, czy powstają formuły organizacyjne, czy Majdan jest zjawiskiem, które potrafi wypracować
i jego różne warianty w różnych miastach także, bo rozumiem, że nie chodzi tylko o Kijów, pewną formułę organizacyjną, która nie będzie polegała, no ja wiem, że pomimo zimy i na takim właśnie bazowaniu na oddaniu ludzi, że oni w tych warunkach potrafią tam funkcjonować, bo to jest taka rewolucyjna mobilizacja, o której tam za chwilę jeszcze może dwa słowa powiem. Natomiast o takim ruchu, który byłby zorganizowany, który byłby zinstytucjonalizowany. Jedną z pewnie przeszkód, tak mi się wydaje, to jest z kolei wymiar taki, na który wydaje mi się, że w Ukrainie to dosyć wyraźnie widać, a więc pytanie o elity. Moim zdaniem kwestia relacji między elitami politycznymi, a tym masową mobilizacją, czyli kwestia zaufania, legitymizacji tych elit i tego poczucia, że elity będą reprezentować. No właśnie, to jest to pierwsze Państwa pytanie o to, czy Majdan reprezentuje społeczeństwo. Można się zastanowić, co to znaczy reprezentować społeczeństwo? No to się wydaje takie trywialne oczywiście pytanie, ale w przypadku takiej sytuacji, jaka bezpośrednia demokracja, czy jakby tego typu rewolucyjne mobilizacji, z jakim mamy tu do czynienia, no to jest sensowne pytanie. Doświadczenia pomarańczowej rewolucji, tak mi się wydaje, nie były dobre, jeśli chodzi o ten kontakty między elitami i zaufaniem, legitymizacją elit, a ruchem, czy mobilizacją społeczną. Więc tutaj to napięcie, wydaje mi się, jest obecne. To dobrze widać w tych doniesieniach medialnych, no ja też się przecież na takich opieram, różnego rodzaju mediów, ale jednak, że tam cały czas jest próba tworzenia pewnych takich osobliwych rozwiązań instytucjonalnych, jakichś tam wręcz komisarzy ludowych czy rewolucyjnych, którzy będą pilnować, tak? Którzy są reprezentantami Majdanu i mają jego legitymizację i będą pilnować czy ministrowie, a więc można powiedzieć formalnie już mający pełną legitymizację instytucjonalną osoby, czy będą realizowali te no, pokładane w nich nadzieje, można by powiedzieć, tak? Czyli że jest poszukiwanie w Ukrainie takiej formuły, myślę, że problem zaufania pomiędzy elitami a tą mobilizacją masową, to jest tutaj chyba kluczowy. Czyli jeśli to się może przekształcić w ruch społeczny, to ja bym na to zwróciła przede wszystkim uwagę. Oczywiście są też inne kwestie, to znaczy, że wiele jest już różnych pewnie ugrupowań, różnych ideologii, które w tych obrębie tej mobilizacji znajdują swoich zwolenników lub nie. To jest inna kwestia. Natomiast tutaj może zostajmy właśnie na tym problemie. W jaki sposób się to może zinstytucjonalizować i problem legitymizacji, czyli zaufania między elitami, i tą mobilizacją taką masową. Wydaje mi się, że przynajmniej z tego, co słychać, to wiele z tych osób, które są przedstawione jako tworzący obecny rząd, to nie są osoby znikąd, prawda? Czyli mamy tutaj do czynienia ten problem, na ile te elity są elitami starymi i czy mogą być wyłonione jakieś nowe elity. Dobrze, teraz prosiłbym o zabranie głosu pana doktora Szumiłę. Spróbujmy sobie odpowiedzieć, sięgnąć jeszcze głębiej w przeszłość i odpowiedzieć sobie na takie skądinąd proste pytanie. Czy historia Ukrainy dała Ukraińcom możliwość stworzenia świadomości obywatelskiej? Szeroki problem. Oczywiście ta historia była bardzo trudna i znacznie mniej możliwości było niż w Polsce, znaczy w naszej historii. I to jest zróżnicowane wszystkim regionalnie też tutaj, te podziały od razu pewnie będziemy wchodzić, bo jak spojrzymy na regiony historyczne czy na tradycje historyczne, to rzeczywiście powiedzmy, że warunki do rozwoju organizacji społecznych, partii politycznych w ogóle, powiedzmy w warunkach demokratycznych, to istniały tylko na początku, tylko w tej części niewielkiej Galicji po prostu, czy Soboru Austriackiego, później II Rzeczpospolitej, też w pewnych warunkach, częściowo ograniczane. Natomiast no, cała reszta Ukrainy jakby nie miała tych możliwości, bo tam walka o niepodległość oczywiście została podjęta w roku 1917 de facto, w czasie rewolucji w Rosji, która zresztą na Ukrainie była ukraińską rewolucją narodową nazwana, ale to po kilku latach, wiadomo, ten ruch wolnościowy został stłumiony, więc nie było jakby czasu na utrwalenie.
bo mówimy o jakby zaczątkach społeczeństwa obywatelskiego, tak, o tej świadomości, a nie świadomości narodowej, też to też idzie ze sobą w dużej mierze w parze. Także no potem były czasy, długie, długie czasy sowieckie, bo w międzyczasie oczywiście okupacja niemiecka i praktycznie no dopiero oczywiście ta końcówka Związku Radzieckiego, począty walk o kolejną niepodległość już innymi metodami, to tutaj też oczywiście te ruchy powstały opozycyjne, ale w dosyć ograniczonym jakby zasięgu, a na dobre mogło się w niepodległym państwie dopiero rozwijać chyba ta aktywizacja czy świadomość obywatelska i no największy, tak na dobre to wydaje mi się zaistniało to w czasie pomarańczowej rewolucji, wtedy to było widoczne, że jednak nastąpiła już wtedy pewna mobilizacja. No ale właśnie to jest to pytanie o te różnice między pomarańczową rewolucją a tym, co jest dzisiaj, które padło tutaj zresztą, czy jest kontynuacją, czy nie. I rzeczywiście widać to, tak odniosę się do tego, co pani profesor mówiła, może tutaj na temat tego zaufania do elit, bo właśnie w okresie pomarańczowej rewolucji, czyli 10 lat temu, niecałe 10 lat temu, no jednak ta duża część społeczeństwa ukraińskiego właśnie wtedy ufała tym przywódcom, im zaufała. Było to jednak wyraźnie widać, to poparcie dla Juszczenki i dla Tymoszenko również, a no potem się zawiedli na tym i teraz już tym elitom opozycyjnym tak nie ufali, co było widać na Majdanie. Było trzech przywódców, których cały świat jakby na nich spoglądał, tak, przywódców opozycji. I traktowano ich może na zewnątrz jako przywódców Majdanu, ale faktycznie no to oni byli z rezerwą tam jednak przyjmowani na tym Majdanie i tam się tworzyły, znaczy ten ruch powstał jakby trochę obok nich i to jest właśnie pytanie główne chyba takie, czy ten Majdan wyłoni z siebie jakieś te nowe elity polityczne, czy też nie. Dobrze, teraz pytanie do pana doktora Sabenecia. W jaki sposób na te wszystkie wydarzenia w Ukrainie, które ostatnio mieliśmy okazję obserwować, w jaki sposób patrzą na to Ukraińcy w Polsce? Może trochę zacznę od wyników badania i powoli przejdę do odpowiedzi na to pytanie. Jedno pytanie tak mnie bardzo zainteresowało i zastanawiam się nad celnością jego sformułowania. Mianowicie pytanie dotyczące tego, czy uważa respondent, że Majdan reprezentuje głos społeczeństwa ukraińskiego. No, sformułowanie jest ryzykowne, dlatego że wiemy, że no, w większości zdecydowanej ważnych kwestii politycznych, społecznych społeczeństwo nie może mieć jednolitego zdania. Zawsze są różne opcje i jakby to jest oczywiście normalne. Inaczej może by rozkładały się odpowiedzi na pytanie, gdyby zostało sformułowane w ten sposób. Czy uważasz, że Majdan reprezentuje interesy czy głos społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie? Dobrze. I zdecydowanie odpowiedź miałaby zabrzmieć tak. I jeszcze jedna rzecz, która wiąże się z odpowiedzią na to pytanie. Założyliśmy, że obywatele ukraińscy, mieszkający studenci z Ukrainy, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie, zdecydowanie wyrazili bardziej jednoznaczną odpowiedź pozytywną na to pytanie. I to można wyjaśnić poprzez fakt, że jako obywatele ukraińscy, jako osoby, które korzystają na co dzień, czy sięgają po informacje w mediach ukraińskich, mają większe rozeznanie tej sytuacji wewnętrznej. Ale też chciałbym to skierować w sferę wartości. Tylko że zawsze, gdy udzielamy odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej na jakieś pytanie, korzystamy z tego, co wiemy, ale też nasza odpowiedź jest zdeterminowana przez te wartości, które podzielamy. I zdecydowana wartość tego Majdanu to
tego sprzeciwu, tego protestu, tego powstania polegało na tym, że część, większa część społeczeństwa ukraińskiego wystąpiła po stronie wartości europejskich w rozumieniu wartości obywatelskich. Nie chodziło już o, tylko i wyłącznie o podpisanie porozumienia o stowarzyszeniu z UE, też od tego się zaczęło, wszyscy pamiętamy o tym. Chodziło o protest przeciwko łamaniu praw, łamaniu podstawowych praw. Powinniśmy pamiętać o tym, że oczywiście odpowiedź na to pytanie nie może brzmieć pozytywnie, jeśli pamiętamy o tym, że do społeczeństwa też należą siłą rzeczy i skorumpowane elity, skorumpowani sędziowie, struktury siłowe, wręcz spora część ludności regionów południowych i wschodnich niedoinformowanych, zmanipulowanych przez media rosyjskie i propagandę. Natomiast w sferze wartości nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czy są ludzie, czy istnieją obywatele, którzy cenią porządek, czy cenią sobie jakieś kwestie polityczne, kulturowe więcej niż życie ludzi. Jako reprezentant sektora trzeciego organizacji pozarządowej, jako Ukrainiec mieszkający w Polsce, no, mogę zdecydowanie zadeklarować, że tak, środowiska ukraińskie, zorganizowane środowiska ukraińskie w Polsce, przedstawiciele organizacji w sposób zdecydowany zadeklarowały, że w pewnym momencie, kiedy doszło do pierwszych ofiar, wystosowaliśmy oświadczenie w tym zakresie, że uważamy, że władze Ukrainy, ówczesne władze Ukrainy i personalnie prezydent Janukowicz, był prezydent już teraz, ponosi odpowiedzialność za przelew krwi. Czyli tutaj nie ma żadnych jakichś, nie ma żadnych wątpliwości. Po prostu czarne jest czarne, białe jest białe. Dziękuję. A teraz spróbujmy się może zmierzyć z tym wątkiem, który już się pojawił w Państwa wypowiedziach. Czy to, co teraz obserwujemy na Ukrainie, to jest zmiana elit? Bardzo szybko po pomarańczowej rewolucji pojawiły się takie głosy, że tak na dobrą sprawę nic się nie zmieniło, gdyż cały czas u władzy jest ta sama grupa oligarchów. Zatem zadaję pytanie otwarte do wszystkich Państwa, do wszystkich Państwa ekspertów. Czy to, co zaczęło się na Majdanie, to jest początek zmiany elit władzy na Ukrainie? Spróbuję. No, pytanie bardzo trudne, bo dopiero się zaczął proces wymiany władzy i nie wiadomo, jak daleko on pójdzie. Po prostu mamy powoływany rząd tymczasowy, jakby do wyborów prezydenckich. Pytanie, kto zostanie prezydentem i nowym i jak dalej będzie ten gabinet funkcjonować, plus też jak będą wyglądać, no dużo pokażą kolejne jakieś wybory parlamentarne, kiedy będzie już można zobaczyć, jak te ugrupowania dotychczas istniejące się zaprezentują i czy powstaną jakieś nowe siły, wyłonią się, które też wejdą do parlamentu, bo to może nastąpić teraz. I no na razie widać tylko tyle, że no jeżeli spojrzymy na tych trzech przywódców opozycji, którzy negocjowali z władzą i premiera, którym prawdopodobnie zostanie Arsenij Jaceniuk, no to on przecież już był w tym gronie oligarchów właśnie i współpracował w kręgu Kuczmy z księciem Kuczmy, panem Pińczukiem, więc jakby no, ma tą swoją przeszłość już konkretną. W tym rządzie też jest kilka takich osób, ale jednocześnie do tego nowego rządu wchodzą osoby, które
właśnie zostały wyłonione przez Majdan, czyli te, które nie mają tej właśnie przeszłości, tych powiązań politycznych, korupcyjnych i tak dalej, więc na razie mamy taką jakąś mieszankę, można powiedzieć, polityczną. Ciekawe, co z tego dalej wyniknie. No ciekawa jest postać oczywiście Witalii Jakliczki, który no też trzeba przyznać, że jakby wśród tych oligarchów nie był, ale jednocześnie no nie wiadomo też jak dalej, jak będzie odbierany przez społeczeństwo, bo też na Majdanie no, był też już raz, przynajmniej kilka razy wygwizdany, więc równie to może się ułożyć. Także tutaj no, powróciła z uwięzienia Julia Tymoszenko, no i wiemy jak została przyjęta również przez Majdan, więc chyba jednak ten Majdan jako głos społeczeństwa domaga się zmian i wymiany tych elit politycznych. To było słychać w wypowiedziach wczoraj. Ja śledziłem na żywo, jak ogłaszano tych ministrów i potem były wypowiedzi różnych aktywistów Majdanu i padały tam hasła przeciwko niektórym osobom, że my ich nie akceptujemy, albo że to jest za mała wymiana, że żądamy większej, że żądamy w ogóle delegalizacji partii regionów i partii komunistycznej, więc bardzo radykalne te hasła padały i w tej chwili trudno powiedzieć, jak daleko ta wymiana może pójść. Przede wszystkim na oligarchowie do tej pory dominowali w tym świecie polityki. Pytanie, czy da się ich z niego wypchnąć? Jeśli można, bym skomentowała, jakby może nie mówiąc o nazwiskach, nie debatując, prawda, jakie to elity, ale stawiając parę takich pytań, czy takich przynajmniej używając paru pojęć, które pewnie w takich socjologicznych analizach, kiedy mówi się o elitach. Pierwsze takie pytanie to jest po pierwsze, jakie elity, o jakich mówimy. Rozumiem, że Państwo najchętniej chcieliby mówić o politycznych elitach, ale to nie jest jedyne grupy, które mają taki charakter społeczeństwa. W takich sytuacjach rewolucyjnych pewnie oni mają, tacy ludzie mają te swoje 5 minut, ale można mówić o elitach intelektualnych czy kulturowych, takich, które wyznaczają pewne cele, czy jak formułują dyskusje na temat przyszłości. Można mówić wreszcie i nie zapominać o elitach ekonomicznych. Czyli z pojęciem elity przecież należy skojarzyć pojęcie kapitałów, no jeśli bardziej neutralnie chcę powiedzieć, zasobów, jakie powodują, że pewne grupy społeczne mają charakter elitarny, tak? Czyli mają pewną przewagę w społeczeństwie, bo może to być więc zasób czy kapitał zaufania, a raczej tu właśnie też mówiliśmy o tym, o deficycie chyba o deficycie. I to teraz jest pytanie, wobec kogo, czy raczej kto daje ten kapitał zaufania, czy to będą własne społeczeństwo, właśnie przy tym, tak pan mówi, społeczeństwo, szczególnie ci zaangażowani, obywatelskie społeczeństwo, ludzie, bo nigdy nie mówimy po prostu o całym społeczeństwie, że ono, no bo to raczej warto mówić o osobach, czy o grupach osób, które się angażują. W sytuacjach mobilizacji, takich jak na Ukrainie obecnie, to pewnie jakby ten procent ludzi zaangażowanych wzrasta, to jest jasne, ale to dobrze widać w tych badaniach, gdzie Ukraińcy mieli dużo bardziej jasne poglądy niż Polacy, ponieważ ich to bardziej dotyczy zwyczajnie, to jest taka z komentarzy, może jeszcze później do tych wyników badań. No więc to jest kwestia kapitału zaufania wewnętrznego, ale także na arenie międzynarodowej na przykład, prawda? No ale to jest jeden rodzaj kapitału, który liczy się, żeby być skuteczną elitą. Jak mówię, nie należy zapominać o kapitale ekonomicznym, o sile ekonomicznej, która tutaj jest także istotna. A zatem teraz pytanie, bo pewnie pod drugim pytaniem, czy intencją pana pytania było takie, o pytanie o nowe elity, tak? No bo już te stare, to wiemy mniej więcej przecież kim są, więc jest pytanie o to, czy istnieje szansa, czy są warunki na wyłonienie się wiarygodnych, stabilnych elit nowych, rozumiem, że elit politycznych. I teraz odpowiedź na to pytanie, jeśli zlekceważymy te uwarunkowania ekonomiczne i możliwość uzyskania przez nich kapitału symbolicznego, czyli właśnie tego autorytetu, takiego poszanowania, zaufania wewnętrznego i zewnętrznego, no to można powiedzieć, to są te bardzo łatwo do wyliczenia warunki. Wtedy można mówić o powstaniu nowych elit. No i jeszcze jeden element, chyba ważny w tych elitach, o których tutaj na razie nie powiedzieliśmy. Pomysł, tak? Pomysł polityczny, projekt na przyszłość Ukrainy. To pewnie jest coś, to jeśli teraz się dyskutuje nad polską transformacją ustrojową, kiedy tutaj mówi się o roli elit, to jednym, jak Państwo pewnie wiedzą, choćby z debaty publicznej, publicystycznej,
ważnych uwag było na ile te elity były w stanie zaproponować spójny i przekonujący projekt modernizacyjny dla polskiego społeczeństwa. Wszystkie te debaty nad wygranymi, przegranymi itd. są w sumie rozliczaniem elit z tego projektu. No więc tutaj także jest kwestia, czy bo jakby jedno mówić o nazwiskach i o tych układach politycznych, a inne o takim zapleczu projektowym, prawda? W sensie pewnego projektu na drogę modernizacji, na drogę tej niezależności, balansu między różnymi siłami. Taki mój komentarz. Zacznę od tego, że w styczniu 2005 roku, czyli świeżo po sukcesie rewolucji pomarańczowej, brałem udział w podobnej debacie w Krakowie i w odróżnieniu od dwóch innych uczestników dyskusji miałem trochę stonowane poglądy, mniej optymistyczne, które były zdeterminowane przez to, co już na ten moment wiedziałem o zmianie władz czy elit na poziomie swego rodzimego Żytomierza. I po prostu kiedy się dowiedziałem o tym, kto wtedy wszedł na podziemne stanowiska, nie łudziłem się, że te osoby potrafią przeprowadzić skutecznie poprowadzić politykę społeczną czy kulturalną na poziomie nawet samorządu. Podobne tendencje były jakby spostrzegane na poziomie narodowym, na poziomie władz centralnych. To zagrożenie, które teraz też jest aktualne, kiedy się dowiedziałem o tym, że pełniący obowiązki prezydenta Turczynów wyznaczył byłego zastępcę administracji prezydenta na szefa administracji prezydenta, niejaki pan Rafalski, no to kompletna porażka. To osoba, która bardzo była zaangażowana we wszystkie działania pozaprawne związane m.in. z manipulacjami wyborczymi w czasach i Kuczmy, i Janukowycza. Społeczeństwo ukraińskie potrzebuje rzeczywistej zmiany władz na poziomie politycznym i może to są nawet jakieś większe szanse pod warunkiem nacisku społeczeństwa obywatelskiego niż na poziomie elit gospodarczych, biznesowych. Bardzo celnie pani profesor wprowadziła to rozróżnienie. No, można zmienić rząd, można wybrać nowy parlament i to jest bardzo aktualne. Powinniśmy pamiętać o tym, że ta większość, która zaistniała w parlamencie, no nie można ufać tej większości, po prostu przez pewien szok, pewien strach niektórzy, czyli kilkadziesiąt deputowanych dołączyło do byłej opozycji. Natomiast powinniśmy pamiętać o tym, że powinniśmy być świadomi tego, że po prostu grupują siły, po prostu zmierzają ku temu, by stworzyć nowe ugrupowania polityczne, nowe kluby, które tak naprawdę będą służyły tylko i wyłącznie ich prywatnym interesom kapitału, interesom oligarchów, a tych oligarchów nie da się zmienić po prostu. Dobrze, szanowni państwo, to chyba dobra chwila, żebyśmy przeszli już do części, na którą wszyscy czekamy, czyli na pytania z sali. Zachęcam państwa do dzielenia się swoimi refleksjami i do zadawania pytań naszym ekspertom. Już sygnalizował mi chęć zabrania głosu pan profesor Bartmiński, więc proszę bardzo.
nie chciałbym być jako pierwszy, ale po prostu ja wyszedłem z pracy i będę musiał wrócić, a chciałbym jednak skorzystać z tej okazji rozmowy z historykami, politologami, socjologami. Mam dwa pytania. Jedno do wszystkich Państwa panelistów, ale do historyków, mianowicie jak daleko sięga historyczna pamięć Ukraińców? To pytanie, które się Państwo postawili, było obliczone na pamięć o rewolucji pomarańczowej. I tu Ukraińcy raczej się tutaj, ci respondenci Ukraińcy raczej odcinali się od tej tradycji. Ale są dwie przynajmniej starsze tradycje, które, jak wiem od mojej doktorantki Niny Gryszkowej, która skończyła doktorat na temat kształtowania się konceptosfery niepodległości na Ukrainie, są przynajmniej dwa takie jeszcze momenty w historii Ukrainy, do których Ukraińcy no, wracają. Po pierwsze jest to tradycja siczy zaporowskiej, tradycja kozactwa. To słowo kozak tam się pojawiało. Wczoraj się w ostatnim numerze Polityki Baczyński redaktor mówił, że no, to co się na Ukrainie dzieje to jest jakieś echo tradycji kozackich i to jest pytanie o tę starszą XVII-wieczną historię, którą my Polacy dobrze pamiętamy, ale jest jeszcze spór rosyjsko-ukraiński o tradycję Rusi Kijowskiej. Ja od wielu Ukraińców słyszę, że przecież to Akademia Ukraińska uczyła Moskwiczynów, prawda, kultury, że to w XVII wieku to ta kijowska stara tradycja była przyswajana przez Moskwę i że Moskwa jest młodszym tam kolejnym etapem kształtowania się tej właśnie kultury u naszych wschodnich sąsiadów. Więc są te dwie. To pytanie o tradycję właśnie kozackiej i pewnie drugorzędne i chyba nie było wspominane teraz, jak to sięga głęboko gdzieś tam tradycję jeszcze państwowości tej staroruskiej. Ukraińcy mają prawo poczuwać się, że to jest także ich kijowska tradycja. I to jest pierwsze pytanie. Ale mam drugie. Pytanie drugie jest takie. Ukraina chce od Europy. I się tak mówi, że to jest, może się dużo od tej Europy nauczyć i tak na pewno jest, my Polacy też, ale ważne pytanie byłoby, czy Ukraina ma coś do dania Europie i co? Otóż moim zdaniem ma. Mianowicie, jeśli prawdą jest, że są to tradycje tej, powiedzmy, siczy zaporowskiej czy kozackiej, to jest tradycja demokracji bezpośredniej, a nie przedstawicielskiej. My jesteśmy wychowani w europejskiej koncepcji demokracji, kiedy wybieramy demokratycznie, a potem oni robią swoje. I pytanie, a kiedy społeczeństwo znowu powie, sprawdzam. Czyli kiedy zapyta o wyborach, ale nie, okazuje się, że po drodze też jest pewien mechanizm w europejskiej przedstawicielskiej demokracji. W Polsce my to mamy też w ostatnim okresie. Pewna forma kontroli władzy, tej wyłonionej demokracji, ale jeszcze przed kolejnymi wyborami w postaci na przykład referendów. Ideę referendum, myśmy tu przed chwilą rozmawiali z panami też o tym, że no, pojawiła się idea referendum, a jest to pewna forma sprawdzania demokracji przedstawicielskiej przez właściwie wyborców, czyli powrót jakby w pewnej formie do demokracji takiej bezpośredniej. I to Ukraińcy na Majdanie pokazali. To jest właściwie forma demokracji bezpośredniej. I myślę, że jest to formuła godna uwagi. To do socjologów było pytanie, na ile to się da w ogóle utrzymać. Ta forma kontroli władzy, czy wybranej, czy w taki, czy inny sposób, to jest inna kwestia. Natomiast władza kontrolowana przez społeczeństwo na bieżąco, że ta formuła bezpośredniej demokracji jest możliwa. Być może w tym tkwi jakaś szansa, że Ukraina też może zaproponować Europę, która już jest trochę zblazowana, zmęczona i tak dalej, ale właśnie ożywienie społeczeństwa, danie mu jakichś form, umożliwienie mu kontroli władzy na bieżąco, to jest coś, co Ukraińcy pokazali i muszę powiedzieć, że zaimponowali mi tym, że z taką determinacją potrafili dążyć do swego. Postawili na swoim, osiągnęli sukces niewątpliwy. No ale to jest dalekie od tej formuły demokracji europejskiej, przedstawicielskiej demokracji, kiedy my jesteśmy zdyscyplinowani, słuchamy tego, co nam nasza władza demokratycznie zaproponowała, nakazała i tak dalej. Jutro tu będzie w tej sali też spór wielki, bo nas administracja ciśnie okrutnie, nasi przedstawiciele, że Państwa nas wybrali demokratycznie, doprowadzili do tego przytłumienia inicjatywy społecznej. I ten problem przedstawicielskiej demokracji i kontroli tej demokracji
wybranych przedstawicieli przez społeczeństwo wraca. Wraca między innymi dzięki Ukrainie. Czy to ma perspektywę, to pytanie sociologiczne? Pozwala sobie to jako dwa pytania sformułować. To ja może... Dlatego znam pracę przed chwilą i później tego może jeszcze króciutko. To ja uważam, że jestem przekonana, rzeczywiście jakby patrząc z perspektywy takiej europejskiej, to przeżywając taką utratę prawomocnienia i wiarygodności często demokracji przedstawicielskiej w bardzo stabilnych społeczeństwach, to widać atrakcyjność i taki powrót do różnych pomysłów, do działań, które są bardziej związane z albo lokalnymi formami demokracji, albo demokracji takiej właśnie bezpośredniej. Więc jest to takie hasło nośne, które prawda może się jakby w Europie też podobać i tak być odczytywane pewnie w Europie to, co dzieje się w Ukrainie. Ja bym jednak była zdania, że tego typu bezpośredni udział, taki fenomen jak Majdan, jest po prostu znakiem pewnej rewolucyjnej mobilizacji. I to tak, proszę Państwa, przez pewne analogie, nie wiem, czy są podobne, ale pamiętacie Państwo, czy przynajmniej historycznie już niektórzy w Polsce, w roku 80. masowe strajki wielotygodniowe, okupacyjne i tak dalej, to była tego typu forma. Jeśli tam się dzisiaj w relacjach przypomina o tym, jak tam podejmowano decyzje, jak podpisywano porozumienie, na przykład sierpniowe porozumienia w stoczni. Tak? To było dokładnie na tej samej zasadzie. To były przez megafony, było jakby nagłośnione, wszyscy, którzy tam robotnicy byli w tej stoczni, słuchali, uczestniczyli, w tym kontrolowali, tak? Pilnowali. To bardzo podobnie. To się skończyło dosyć szybko, bo musiało się skończyć z powodów, że na co dzień w sytuacjach nie wyjątkowych, ale na normalnych, przeciętnych, to inne formuły. Są takie właśnie, to jest to słowo, którego bardzo nie lubię, bo trudno mi go zawsze powiedzieć, to jest ta instytucjonalizacja, to jest ta zorganizowana już postać, do której to wręcz tak szkolnie można powiedzieć, do której to niezbędnym elementem jest pewien poziom zaufania społecznego potrzebny właśnie, żeby te struktury demokratyczne mogły istnieć. Ja myślę, w związku z tym tak właśnie, jak tutaj słucham Państwa, czy też odpowiadam, że wydaje mi się, że jedną z cech tego, co dzieje się w Ukrainie, jest po prostu, czy przyczyną i cechą jest kryzys zaufania. Na różnej linii, być może także właśnie na linii głównie elity i społeczeństwo. Ale chciałabym do tego, co Pan Profesor wcześniej o to zapytał także, czyli o te historyczne takie uwarunkowania, to ja nie będę do historii się odnosić, bo to pewnie Pan Doktor będzie mówił. Natomiast ja chciałam zwrócić na taką rzecz uwagę, która szczerze mówiąc już tu wcześniej mnie korciła, żeby powiedzieć, ale to, co Pan Profesor zapytał, tym bardziej jakby mnie sprowokowało, a mianowicie, proszę Państwa, zarówno Majdan, ludzie, którzy tam działają i nie tylko oni, budują pewien wizerunek tego, co dzieje się na Ukrainie, tworzą, odwołują się do pewnych obrazów, stereotypów, treści. I to jest jedne, co wydaje mi się jest niezwykle ciekawe, czyli w jaki sposób buduje się też i utrzymuje tę społeczną mobilizację przez pewne działania wspólne. Niech spojrzę na propagandowe, bo to często są bardzo oddolne działania. Ludzie się przyłączają do pewnych form artykulacji swojego stanowiska, które są jakoś im bliższe, czy są związane z pewnymi często bardzo stereotypowymi, ale przyjętymi przez nich wizerunkami samych siebie jako społeczności, jako pewnej tożsamości etnicznej, narodowej. I to jest jeden, ten wizerunek budowany. A druga rzecz, na którą socjologowie, prawda, choćby od Edwinga Goffmana zwracają uwagę, to jest to wywoływane wrażenie, czyli jak ten obraz jest odczytywany i teraz przez kogo on będzie odczytywany. I tutaj chciałam tutaj na jedną rzecz zwrócić uwagę. Jest takie pojęcie, które wydaje mi się, że w przypadku naszej części Europy, wszystkich krajów postkomunistycznych, w związku z tym Polski i Ukrainy również, jest przydatne. Otóż jest moim zdaniem bardzo użyteczna książka Edwarda Sajda pod tytułem Orientalizm i te mechanizmy orientalizacji, czyli pewnej takiej przemocy dyskursywnej, jaką stosuje się w tej takiej racjonalności zachodnioeuropejskiej, tego poczucia wyższości, bo to najogólniej na tym polega, pewnej strategii pobłażliwości, pobłażania, takiego spoglądania na jakikolwiek wschód, czy to będzie Syria, Egipt, czy to będzie Polska, czy to będzie Ukraina,
w takich kategoriach pewnej egzotyki, czegoś mniej poważnego jednakowoż, takiego właśnie kolorowego, barwnego, osobliwego, nietypowego, ale właśnie podkreślam takiego, którego nie bierze się poważnie pod uwagę do końca. Jest, myślę, też tutaj obecna. Co więcej można powiedzieć, bo często w takich analizach socjologów pokazuje się, że obszary te peryferyjne przyjmują same strategie samoorientalizacyjne, czyli przyjmują sami taki sposób opisu siebie. I wydaje mi się, że przynajmniej mnie akurat bardzo to ciekawi, kiedy patrzę, czy przyglądam się na te formy uzewnętrzniania tej mobilizacji, tych działań, także na Majdanie, jakby jak opowiadają się o sobie, opowiadają Ukraińcy i też, co druga rzecz inna, jak ta opowieść jest odczytywana w Polsce, w Rosji. I właśnie mała uwaga, bo coś o tej Rosji tak jakoś mało mówimy, a to wszystko są przecież bardzo istotne rzeczy. No właśnie, o ile pamiętam, w tradycji rosyjskiej mówi się o małej Rosji, prawda? To jest klasyczna strategia pobłażania właśnie. To jest mówienie o czymś, co jest mniej ważne. No co będę Państwu rozwijać, jak mała Rosja, to mała, ale Rosja. Więc tutaj mamy dużo tego typu zabiegów, ja bym miała prawo, one interesują, retorycznych, takich związanych z tworzeniem obrazu, wizerunków, pewnej walki, która tutaj się toczy. I to chciałam zasygnalizować, bo wydaje mi się, że na ile tutaj historię się wykorzysta i te obrazy przeszłości, to jest jedna rzecz, ale do czego się to używa, to myślę jest interesujące. Dziękuję. Dobrze, Władimir. Tej tradycji historycznej, to pytanie jak rozumiem było dla nas wszystkich tak sformułowane, chociaż do tego drugiego też może odrobinę, czyli tego, jak tutaj pan profesor mówił, co Ukraina może wnieść tak do Europy. No tutaj była trochę mowa o tych ciekawych zjawisku demokracji bezpośredniej, ale też myślę inne rzeczy, czy w ogóle Unii Europejskiej, to i odrębne będzie pytanie, może zależeć na tym, żeby Ukraina kiedykolwiek do nich weszła. Ale zacznę oczywiście od tych spraw tradycji historycznej, bo to jest to główne pytanie, które pan profesor tutaj zadał, czy nawet sam najpierw troszkę rozwinął też odpowiedź. Rzeczywiście no, tradycja kozacka jest i żywa i widoczna cały czas, natomiast ona się nakłada na inne, tam się nakładają te różne tradycje na Ukrainie, poza tym to na różnych płaszczyznach się odbywa, bo jest ta tradycja jakby ogólnopaństwowe, które też się zmieniało razem z rządami, pewne kierunki polityki historycznej, nazwijmy to tak oczywiście, a jednocześnie jest ten podział regionalny i to jest, o który tutaj pytanie jak dotąd nie padło, a który jest bardziej skomplikowany niż wschód i zachód. To nie są tylko dwie Ukrainy, myślę, że jest ich więcej. I właśnie to ze sobą się jakoś tam splata. No na tym Majdanie na przykład, od strony symbolicznej, tak już tak ze strony polskiej najczęściej się widziało, czy raczej komentowało flagi banderowskie, bo to jakby to, co się rzucało w oczy. Oczywiście niezależnie od tego były normalne, no, czy flagi państwowe oczywiście, ale oprócz nich te banderowskie, chociaż pojawiały się też flagi polskie tam jako ten symbol wsparcia. Więc oni tam na pewno byli zorganizowani dobrze i obecni, tylko znowuż, ale nie tylko oni, bo jednak jak się było dobrze przyjrzeć, to pojawiały się też inne tradycje, również ta symbolika kozacka gdzieś tam się pojawiała, a nawet gdzieś tam jacyś anarchiści, na przykład w odznaku Nestora Machno się przewinęli, bo różne takie grupki funkcjonują. To jest jakby jedna rzecz, ale to tak widoczna na Majdanie, natomiast tak ogólnie no to są właśnie te różne tradycje. Ta kozacka jest o tyle ważna, że jest może jednocząca wszystkich. Bo rzeczywiście jak się spojrzy na badania dotyczące bohaterów Ukrainy czy różnych postaci historycznych, jak one są akceptowane w różnych regionach, no to ten Bohdan Chmielnicki jest tym, co łączy wschód i zachód niewątpliwie. I w ogóle ta tradycja, natomiast no już inne często dzielą. Bo potem mamy przecież do czynienia to właśnie z tą silną tradycją ukraińskiego nacjonalizmu OUN, UPA i wszystkiego, co z tym związane, to jest zachodnia Ukraina. No na wschodzie ciągle jest ta postsowiecka, bym powiedział, tradycja Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Dzień Zwycięstwa 9 maja obchodzony, czyli zwycięstwa nad faszyzmem, więc to są jakby zupełnie różne, które się ścierają ze sobą. W pewien sposób Wiktor Juszczenko, oprócz tego, że rzeczywiście wynosił jakby
tych bohaterów z UPA, to jedna rzecz, ale jednocześnie próbował też stworzyć taką tradycję, znaczy pamięć wspólną Wielkiego Głodu, czy jako tradycji narodowej. To też jest kolejny jakby element tego, który był wtedy wprowadzany. I także one to są właśnie te różne tradycje, które się na siebie nakładają. No, na wschodzie to właśnie jakby nie ma tej narodowej, bo co, pamiętajmy, że sam wschód i południe, tereny nadczarnomorskie, no to w ogóle jakby nie były ziemiami etnicznymi ruskimi, tak? Tylko dopiero zostały od początku XIX wieku praktycznie zasiedlane przez ludność rosyjską, ukraińską i nie tylko. A wcześniej to był tam Hanat Krymski, Dzikie Pola, więc to jest zupełnie inna strefa historyczna. Inna to jest zachód właśnie Ukrainy, gdzie nie tylko tradycje z okresu Galicji, przynależności do monarchii austriackiej, ale wcześniej, na przykład jeszcze w średniowieczu, księstwo halicko-włodzimierskie i też jakby odwoływanie się dzisiaj często do tych związków tego księstwa z Europą Zachodnią, łacińską, do tego, że książę Daniel trzymał koronę królewską od papieża i tak dalej, więc to są różne tutaj jakby elementy. A na ta jakby trzeci region, czyli centrum z Kijowem, no to właśnie ta dawna Ruś Kijowska, a potem teren jakoś ogarnięty właśnie może tą tradycją bardziej kozacką i powstaniami kozackimi, więc a jednocześnie należący do Rzeczpospolitej obojga narodów przez długie lata, gdzie ta jakby ta tradycja, czy można powiedzieć wpływy kulturalne Zachodu przenikały w jakiś sposób i się ścierały z tym miejscowym, no powiedz, nazwijmy to już mówiąc, odwołując się do cywilizacji, cywilizacja zachodnia łacińska, a tutaj prawosławna, czy jak ją inaczej zwał, można mieć też rosyjską, różne określenia są używane, to odwołuje się do Samuela Huntingtona, który mówił o tym Ukrainie jako kraju, znaczy przykład kraju rozszczepionego między cywilizacjami. Zresztą my w Polsce tak od dawna wiedzieliśmy i jak się mówiło, że to jest między wschodem a zachodem po prostu kraj. I to rozszczepienie cały czas jest jakoś tam widoczne. Także te tradycje są bardzo różne i nadal się będą pewnie jeszcze dalej ścierać, no bo dla ludzi z Doniecka, no na zachodzie mieszkają faszyści, tak? I z kolei na odwrót dla ludzi z Lwowa tam są ludzie, którzy jeszcze w tym postsowieckim zupełnie jakieś mentalność, no ludzie sowieccy często w sensie mentalności. W związku z tym trudno będzie to chyba wszystko tak. To funkcjonowało do tej pory jako taki synkretyzm, łączenie wszystkiego i raz brały górę jedne elementy, raz drugie. Natomiast co Ukraina może wnieść, znaczy już tak bardzo konkretnie nad tym się zastanawiałem przed dzisiejszym spotkaniem, no pewnie to samo co, tylko że no, w mniejszej skali, znaczy terytorialnie większej, ludnościowo większej, ale w sensie dzisiejszego jakby formatu gospodarki mniejszej, czyli no jednak jest to duże państwo, więc właśnie tak była mowa, tania siła robocza, rynek zbytu potencjalny, to samo dotyczyło wszystkich, którzy wchodzili do Unii Europejskiej. Przecież nie przyjmowano nas filantropijnie, tylko żeby też mieć z tego jakieś korzyści, ale też taka bardzo daleka perspektywa oczywiście. Natomiast no poza tym jakiś ten potencjał jest na Ukrainie, mimo to fatalnego stanu obecnie gospodarki. No przemysł to głównie na wschodzie i tu jest oczywiście ten problem, no, ale potencjalne możliwości dla rozwoju rolnictwa, czyli te czarnoziemy, o których się ostatnio mówi, no w tej chwili akurat to jest niepotrzebne Europie, która i tak ma nadprodukcję rolniczą, ale możliwości są ogromne, potencjalne. Ja bym do tego jeszcze dodał ze swojego punktu widzenia na pewną atrakcyjność turystyczną, więc można turystykę rozwijać również przez. Dobrze, spokojnie, robi nam się kolejka, jeśli chodzi o możliwość dojścia do głosu. Proszę teraz Wadima Gierko. Ja chciałem się ustosunkować właśnie do pytania, które padło w wynikach badań, właśnie czy Majdan reprezentuje interesy narodu. Przede wszystkim no, chciałbym wybronić nas wszystkich i mnie też między innymi, bo jestem tam jedynym socjologiem, dlatego jakby cała odpowiedzialność też jakby leży na mnie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że zadać 5 pytań takich, które byłyby idealnie skonstruowane socjologicznie, tak dalej, oczywiście nie jest realne. Poza tym teraz, kiedy wszechobecne są media, musieliśmy też zadać pytanie takie medialne, prawda?
I tutaj już bardziej konkretnie, skąd się to wzięło, dlaczego Majdan ma reprezentować naród? Ponieważ z samego Majdanu, jeśli ktoś ogląda albo czyta medialne jakby wzmianki o Majdanie, często mówi się, że dajcie ludziom to, co chce naród, prawda, czyli naród. I tutaj często jest jakby to utożsamianie, że naród tego nie chce, naród to tego chce. Także to też prawda, tutaj nie było też żadnych jakichś tam z naszej strony jakiegoś stronnictwa albo po jednej stronie, po drugiej, dlatego zadaliśmy takie pytanie. Tak, to jest pytanie szeroko rozumiane, zresztą jak i wszystkie pytania. My mieliśmy wszystkie pytanie bardzo ogólne, prawda, i też przez to zamknęliśmy ich tylko w kilku kategoriach, żeby po prostu ludzie mogli się ustosunkować. Tego też mieliśmy bezpieczną kategorię nie mam zdania, z czego ludzie często korzystali. Jakby tutaj niestety nie mogliśmy zrobić większych badań, poza tym mieliśmy mało czasu i zadaliśmy takie najbardziej medialne pytania. I tutaj to jest pierwsza rzecz, mam nadzieję, że... Ej, jeszcze raz podkreślam właśnie, że te badania nie są też reprezentacyjne, także od razu na samym początku zaznaczyłem, nie mieliśmy takiej możliwości dobrania próby losowej, to jeśli tam w przyszłości będą jakieś pytania dotyczące tego. Ja z kolei też mam pytanie do naszych ekspertów, jeśli chodzi o geopolityczne interesy. Bo my też mówimy i w mediach też często pisze się o tym, w większości pisze się o tym, że na Majdanie toczy się walka, prawda, o Ukrainę, właśnie naród walczy, obywatelstwo i tak dalej. Natomiast jakby tutaj też pani profesor zaznaczyło, że o Rosji też nam powiedzieliśmy i myślę, że warto właśnie powiedzieć właśnie o tych geopolitycznych interesach. Chodzi mi oczywiście o Rosję i jakby i Zachód. Tutaj już Unia Europejska plus Stany, to już jak każdy jak ujmuje. Takie też bardzo ogólne pytanie. Dziękuję. Przepraszam, ja króciutko, jeśli można, takim piłeczką, bo ja chciałam też zapytać coś pana, a zaraz będziemy to odpowiadać. To jest adren. Pytanie jest takie może, dlaczego państwo nie zapytali tych pytań o to, jaką wagę wydarzeń, albo jak interpretują ci ludzie to, co się tam dzieje? Jakby po prostu otwarte pytanie, kropeczki i co to jest? Rewolucja, co to jest po prostu? Mi się też jest niezwykle ciekawe, tak tylko przy okazji, jakie są spontaniczne skojarzenia. Ja wiem, że to są media, prawda, wszystkie tam, nie odrobimy się. Ale i tutaj, bo wydaje mi się, że u państwa badania najważniejsze są w zasadzie dwie kategorie tak naprawdę, a mianowicie no, różnice płci są tam ciekawe, no i te narodowe, te etniczne. No bo tak wyszło, że tam czy ktoś jest na pierwszym roku, czy na trzecim, nie robi aż takiej dużej różnicy, być może te studia historyczne, tam coś. Szkoda, że było mało studentów ścisłych kierunków, czy medycznego uniwersytetu może, no nie wiem, takich zupełnie innych, gdzie ich jakby myślą inaczej o karierze swojej, po co innego też jakby, no prawda, inaczej. Mniej się angażują i korelacji na przykład z zainteresowaniem polityką czy czymś tak, ale pytanie właśnie to mnie ciekawi, jakie są spontaniczne jakby skojarzenia, co to się tam dzieje po prostu, czym jest to wydarzenie. To ja przepraszam, taka piłeczka odbita, natomiast ja tu na razie się mówię, jakby Wadim, ja zanim odpowiesz, chciałem tylko dodać, że o to, jakie pytania zadamy w tej ankiecie, no stoczyliśmy tak na dobrą sprawę małą bitwę. Wielogodzinną. Tak, z tego względu, że no, było tak wiele kwestii, które warto by było poruszyć, że musieliśmy po prostu drogą pewnej umowy społecznej wyselekcjonować te, które były najlepsze. Proszę bardzo. Dziękuję. Tak, ja tutaj właśnie też Paweł jest świadkiem. Ja też mówiłem, słuchajcie, ja jako socjolog muszę powiedzieć, tego nie możemy zrobić, to musimy. Ale ja byłem tylko jeden. Także na tym to polega. Jeśli chodzi o to, dlaczego nie użyliśmy słowa rewolucja. Tak, tam omawialiśmy słowo konflikt, rewolucja, procesy. Wybraliśmy po prostu słowo wydarzenie jako jakby takie najbardziej właśnie... No niestety nie chcieliśmy okienkować. Ale właśnie chodzi o to, żeby zapytać, co ludzie sami powiedzą, jak nazwą, prawda? Nie żeby sugerować, tylko takie, jakie są pierwsze skojarzenia na wydarzenia pani na wydarzenia w Ukrainie. I niczego nie sugerować. Jak by to się nazwało? Myślę, że to jest ciekawe. A, że ja mam odpowiedzieć na to pytanie też? Nie pan, tylko nie proszę się tak, nie. Ja mówię, że to po prostu byłoby ciekawe dowiedzieć, jak studenci. Chciałbym po prostu jeszcze podkreślić, że działaliśmy bardzo szybko. Mieliśmy mało czasu. Sami nie wiedzieliśmy, myśleliśmy, a może już jutro wszystko się skończy, może jutro coś się wyjaśni, a może będzie trwało przez miesiące. I po prostu musieliśmy szybko zdecydować. To była bardzo intensywna burza mózgów. Początkowy projekt, mieliśmy ten początkowy projekt, został jakby odwołany, były nowe pytania, dyskutowaliśmy, mówię, przez wiele godzin, dlatego weźmy te, a inne pytania, tak? Na pewno byłoby i lepsze, i ciekawsze pytania, by się znalazły bardziej konkretne, natomiast trzeba było szybko zrobić badania.
prawda, wyniki, może nawet dobrze, że nie są aż takie, że w tych wynikach wszędzie coś wynika, ale prawda, tak możemy skupić się po prostu na niektórych rzeczach. Tam niektóre też różnice jakby dotyczące uczelni są. Poza tym mam nadzieję, że uda nam się opublikować te wyniki i wtedy może już tak też z jakimś prawda, opisem i tak dalej, także myślę, że wtedy można będzie bardziej rozmawiać o tych wynikach, bo zdaje się sprawę, że te tabele, dużo cyferek, mało literek, prawda, także to, ja wiem, że to nie jest takie łatwe. Nie jest takie łatwe. Ja też próbowałam jakby najciekawsze rzeczy powiedzieć, ale to też jest moje jakby subiektywne. I podam jeszcze raz pytanie o geopolityczne interesy. Zanim jednak do tego przejdziemy, to już dłuższą chwilę cierpliwie czeka na możliwość zadania pytania pan magister Tomasz Kowalek. Tomasz Kowalek, doktor w Wykładzie Historii Krajów Europy Wschodniej. Ja miałbym pytanie do pana doktora Sowenecja. Pan wspomniał o mianowaniu nowego szefa administracji prezydenta, o tym, że dotychczasowego Kriwiewa zastąpił Rafalski. Tym samym ocenił pan to bardzo źle. Ja jakkolwiek zgadzam się z pana oceną. Podniósł pan jednocześnie problem, ten, który jest jednym z postulatów Majdanu, czyli zmiany systemu, a zarazem zmiany ludzi, którzy w tym systemie funkcjonowali. I ja miałbym pytanie, jak szybko to się może dziać? Czy na dzień dzisiejszy na Ukrainie jesteśmy w stanie znaleźć ludzi, którzy z miesiąca na miesiąc są w stanie zastąpić 450 deputowanych i zastąpić całą w zasadzie armię urzędników na tyle, żeby wraz ze zmianą systemu w państwie, państwo dalej funkcjonowało w dalszym ciągu? Czyli czy jesteśmy w stanie znaleźć takich fachowców, tylu fachowców, którzy zapewnią sprawne funkcjonowanie państwa pomimo zmian personelu, całkowitej zmiany personelu? Nie wiem, czy całkowita zmiana byłaby możliwa i zasadna. Jeden z publicystów, już nie przypomnę dokładnie nazwiska, który nad tym się zastanawiał, wyliczył, że wystarczyłoby zmienić na pewnych kluczowych stanowiskach około 5 tysięcy fachowców. Czyli zależy, też mamy dzisiaj nominację rządu. Niektóre osoby też wywołują pewne wątpliwości. Nie mam wątpliwości, że to są ludzie uczciwi, że są porządni obywatele, ale jeżeli chodzi o poziom wiedzy eksperckiej, no to już z tym gorzej. Ale no, w niektórych przypadkach są to kwestie po prostu polityczne, a bardziej będzie ważyło to, kogo sobie wezmą na zastępców, na radców, jaki sobie ukształtują zespół. Oczywiście, że no, głowy muszą polecieć i zostało uzbierane już na tyle dokumentów, które mogą służyć jako podstawa do odwołania setek tysięcy osób i na pewno w skali setek tysięcy osób znajdą się osoby, znajdą się fachowcy, którzy mogą jakby pełnić odpowiednie funkcje. Bardziej chodzi no, o stworzenie warunków, o stworzenie pewnego systemu odniesień, stworzenie systemu kontroli. I w związku z tym no, pokładam tak jakieś nadzieje na te organy, które dotychczas nie istniały, które jeszcze nie są powołane, a mianowicie Biuro Antykorupcyjne i Komitet Lustracyjny już są jakby pretendenci na szefów tych organów. I rzeczywiście to są osoby właściwe, ale też kwestia, jakie będą dane im możliwości, kompetencje i uprawnienia. Proszę bardzo, najpierw pani w drugim rzędzie już też cierpliwie czeka od pewnego czasu. Dzień dobry, Olga z Estonii, jestem doktoranką Wydziału Politologii UCS, jestem Ukrainką też śledzę, co się tam dzieje na Ukrainie. Dla mnie właśnie jest ciekawym tym, bo pan teraz powiedział, że niektóre głowy muszą polecieć jakby i to tutaj pytanie, jakie głowy polecą? Czy na przykład ta opozycja, która już teraz nie jest opozycją, czy ona pozwoli, żeby na przykład ktoś z jej grona poleciał, czy tylko zrobimy tak, jak było na przykład z Julią Tymoszenko, że ona tak naprawdę, no może jest wina, już nie będę tutaj mówić, ale że w tamtym czasie
Senacie, to było wybiórczo, jakby była skazana, bo bardzo dużo ludzi tak naprawdę zrobiło, podpisało złych umów bardzo, bardzo bogato. I czy jak będzie prowadzona lustracja i czy w ogóle nie powinniśmy zrobić na przykład tą lustrację jeszcze przed wyborami prezydenta Ukrainy, bo no nie wiem, bo dla mnie to jest śmieszne, szczerze mówiąc, że na przykład będą wybory prezydenta, będzie wybierać tych samych ludzi i po prostu nie zdążymy w czasie 2 miesięcy na przykład przeprowadzić, zweryfikować, kto jest dobry, kto jest zły. Jakby, czy jak w ogóle, jak Państwo uważają, jak będzie prowadzona lustracja i czy ona będzie w tym sposobem, jaka będzie prowadzona, czy ona będzie sprawiedliwa? Lustracja to jest po prostu długotrwałe. To, żeby była uczciwa, żeby była porządna, to powinno być. No, tego nie da się przeprowadzić w ciągu 3 miesięcy przed wyborami. I ja podzielam Pani obawy, że ja wątpię, że w jakikolwiek sposób ona zostanie przeprowadzona w ciągu paru miesięcy. A ja też zgadzam się z tym, że powinna zostać przeprowadzona przed wyborami do parlamentu, a te wybory też dobrze by nastąpiły nie później niż jesienią. Czyli to mamy takie jakieś błędne koło. Ja bym, jeśli można, 2 słowa takie mi się tutaj jakby nasunęły w tej rozmowie. Może powiem, bo to tak jak w debacie mówi się rzeczy może bardziej wyraziście niż bym to napisała, ale powiedziałabym tak, nie wiem czy pierwszorzędna, może tak Państwa odczuciu, sprawą jest kwestia lustracji. Wydaje mi się, czasami patrząc na inne przypadki krajów modernizujących się, też należących do peryferyjnych obszarów, że czasami zdarza się, że osoby z pewnymi obciążeniami, tak, czy politycy, którzy jednak występują z pewnym spójnym projektem i którzy mają jakiś rodzaj oparcia przynajmniej społecznego, mogą, myślę, że wydaje się, że ważniejszym w związku z tym pytaniem jest pytanie o projekt, o pomysł, o pomysł i o tym, czy można znaleźć na przykład teraz na Ukrainie utworzyć jakieś takie zespoły ludzi, którzy mają pewien kapitał społeczny, już nie tylko mówię o tym symbolicznym, czyli tego zaufania i takiego autorytetu, ale także społecznych sieci powiązań, tak jak się rozumie kapitał społeczny, są w stanie jakby wyprodukować przekonujący projekt na modernizację, no i go jeszcze potem przeprowadzać, prawda? No, znaczy wydaje mi się, że to może jest najważniejsze, chyba że Państwo powiedzą, że to się nie da rozdzielić z tą lustracją, ale ja bym to chciała tu zaakcentować, że może to jest chyba ważniejsze, czy w ogóle widać gdzieś takie środowiska, takie jakieś pomysły, z których mogłoby to się narodzić, może właśnie w społeczeństwie obywatelskim, w organizacjach pozarządowych, tego typu eksperci, bo to także jakby to jako eksperci, prawda? No to tam też tego typu ciała czasami pojawiają się, proszę sobie przypomnieć nasze przemiany. Profesor Balcerowicz już wysłuchał różnych na swój temat przez 25 lat opinii i był celem różnych tam, ale prawda, zwykle się kojarzy pewien pomysł z jakimś tam zespołem ludzi. Tak? To wydaje mi się, że to ja bym na to zwróciła. Dobrze, pan doktor Szumiło. No właśnie, to jest pytanie, czy ci ludzie się znajdą. Zresztą przede wszystkim wszystkich się nie można wymienić, to na pewno. Więc jest kwestia, jak duża będzie skala tej częściowej wymiany teraz i skąd ci nowi ludzie się wezmą. I tutaj się, znaczy, przy okazji tego, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, ostatnich dniach ja widziałem w polskich mediach z prawej strony, właśnie takie komentarze porównania do tego, co było w Polsce, to znaczy okrągłego stołu i potem, znaczy, że u nas doszło do ugody i tak dalej i potem de facto bardzo ograniczona była ta, powiedzmy, weryfikacja kadr osób, pozostali z poprzedniego systemu na pytanie, jak to będzie na Ukrainie i tutaj już się dostrzegano, że to idzie bardziej radykalnym kierunku, że będzie większa ta wymiana, no a przy tym no, padają też takie głosy, że właśnie jak można zmienić ten system, że trzeba by zrobić chyba najpierw lustrację sędziów, prokuratorów. Znaczy, bo to jest ta grupa, która tutaj przecież korupcja tam była i to jest, automatycznie musiała być w to zaangażowany wymiar sprawiedliwości. Więc to są rzeczy bardzo trudne do zrobienia, no ale mamy przykład właśnie rozwiązywanie Berkutu, tworzenie czegoś na nowo po weryfikacji, że ci byli Berkutowcy mogą wejść, tylko trzeba ich sprawdzić, więc tą metodą, no tak samo przecież rozwiązywano służby w
specjalne w państwach postkomunistycznych, żeby tworzyć nowe na drodze weryfikacji. Część osób przechodziła ze starych, część przychodziła nowych. Jest tylko problem, jaka będzie proporcja między starymi a nowymi. Dobrze, pan doktor Tadeusz. Tutaj już dużo mówiono na temat zróżnicowania Ukrainy, wschodu z zachodem. Tutaj może nie poruszano tego tematu więcej, mówiono o reformach systemowych, ale wiadomo, że one muszą łączyć się z reformami gospodarczymi, które, nie oszukujmy się, obniżą poziom życia. Walka z korupcją obniży poziom życia też milionów Ukraińców. Nie tylko ktoś te łapówki daje, lecz też kto się bierze. Rosja będzie stwarzać, wiadomo, zagrożenie, faszyści. Majdan zakłada w pewnym sensie ukrainizację Białorusi. Ukrainy. I tutaj się pojawia moje pytanie. Czy nie widzą państwo, eksperci, zagrożenia, że w tej sytuacji idea Majdanu może przegrać po prostu, powiem to patetycznie, z demokracją? Czy nie dojdzie do tego, że nawet w najbliższych wyborach społeczeństwo te prorosyjskie zmobilizuje się i te wybory może wygrać? Czy ktoś z państwa chce odpowiedzieć na... To w takim razie chciałem przekazać głos panu. Andrzej Katarzyńczuk, socjologia UMC, Stowarzystwo Ukraińskie. Tak troszkę w nawiązaniu do głosu pana rektora Siuka. Najnowsze badania ze stycznia pokazują, że połowa Ukraińców jest gotowa poświęcić w jakiejś części poziom życia na rzecz demokratyzacji życia na Ukrainie. 20% nie jest gotowa i myślę, że sporo zależy od tego, tych ewentualnych reform, czy ten poziom się utrzyma i jak długo. Wczoraj na scenie z Majdanu Tatiana Czarnowołka, którą nominowano do fotela Biura Antykorupcyjnego, powtórzyła, nie wiem, 8-10 razy Majdan Majdanem, ale teraz praca, praca, praca. I zależy od tego, czy uda się te rewolucje dokonać indywidualnie w życiu każdego obywatela, nie tylko powiedzmy na scenie, tak? No i też problemem na pewno jest już dzisiaj zmobilizowany niski poziom zaufania do społecznych instytucji. Badania z grudnia, z drugiej połowy pokazują, że tylko 3 instytucje cieszą się zaufaniem społecznym. Cerkiew 40%, dalej media plus społeczne organizacje, wszystkie inne zaufania nie mają. Spośród polityków, liderów polityków, zaufaniem pozytywnym nikt się nie cieszy. Bliscy zera są Poroszenko i Kliczko. Dziękuję. Można to na moment właśnie, pan tu poruszył ważny problem, tylko czy przypomniał, że pani profesor mówiła o zaufaniu, ale właśnie o tym, jak o tych, a propos reform, to przypomnijmy sobie, że w Polsce te reformy, plan Balcerowicza, mogły się powieść głównie dzięki temu, że na początku bardzo silne zaufanie społeczne, poparcie dla rządu Tadeusza Mazowieckiego. Ten punkt wyjścia był bardzo wysoki, potem nastąpił spadek, jak już wyszły te bolesne koszty reform, ale zaczynało się od chyba 90% z tego, co pamiętam. Pytanie, jaki będzie poziom nowego rządu poparcia na Ukrainie, od tego będzie dużo zależało. Dobrze, pani? Ja chciałam tylko skomentować pierwsze pytanie, które pan zadał, dlatego że pan powiedział, przepraszam, nie znam pana nazwiska. Tarasiu, przepraszam. Otóż pan powiedział, że Majdan zakłada teraz ukrainizację Ukrainy, to znaczy Ukrainy też wschodnie. Mi się wydaje, że tak można było mówić jeszcze 3 miesiące temu na przykład, kiedy tak naprawdę, kiedy ta umowa nie była podpisana, ta umowa stowarzyszeniowa, i to naprawdę to chciał to Zachód. Chciał to Zachód Ukrainy, chciała inteligencja możliwie. Na pewno Wschód się wypowiadał za integracją z Rosją. Ale teraz mi się wydaje, ostatnie 2 dni temu te zmiany, które nadeszły, dlatego że inteligencja Lwowa wysłała do Doniecka, wysłała list, że jeden dzień mówimy po rosyjsku, to znaczy, że solidaryzujemy się ze wschodem. Tak samo Donieck odpowiedział wzajemnością. To znaczy, mi
się wydaje, że Ukraina rośnie. Rośnie w tym znaczeniu, że zaczynamy rozumieć, że nie jesteśmy tylko Ukraińcami, banderowcami na przykład, a też mamy wschód, też mamy krymskich Tatarów, którzy wczoraj, tak naprawdę zginęły tam dwie osoby chyba, ale którzy wczoraj z wielką frekwencją, no do wieczora jakoś jeszcze bronili administrację, już w nocy wiemy, że została zajęta Werchowna Rada Krymu. Ale mi się wydaje, że Ukraina też będzie rosnąć i że nie będzie takiej powszechnej ukrainizacji wszędzie i dookoła. Także... Dobrze, pan profesor Zaporowski jeszcze zgłasza. Proszę Państwa, krótka refleksja tutaj na marginesie wypowiedzi doktora Tarasiuka. Podzielam jego zdanie, że sprawy takie jak ilustracyjne czy jakieś inne weryfikacyjne to jest sprawa trudna i w tamtej rzeczywistości powiedziałbym niemożliwa nawet do przeprowadzenia. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że my raczej nie porównujmy Ukrainy z Polską, z reformami Balcerowicza, ale porównujmy z tym światem postradzieckim. Właściwie z wyjątkiem tych krajów nadbałtyckich, które są teraz w Unii Europejskiej, właściwie wszystkie te kraje mają podobne problemy tutaj i różnie ich właśnie podobnie z nich wychodzą. I tutaj jest światełko w tunelu, mianowicie Gruzja. Proszę zwrócić uwagę, że tam, oczywiście to jest mały kraj i to wiemy, nie będę o tym mówił, ale tam w pewnym momencie Szakaszwili, no to państwo zmienił, przecież tam korupcja została, no właściwie nawet milicja nie brała pieniędzy, co w tym świecie postradzieckim było bardzo dziwne, prawda? Wymieniono struktury, wymieniono ludzi. No ale czym to się skończyło? Skończyło się, że ludzie postradzieccy, no o tej mentalności postradzieckiej podziękowali Szakaszwilemu, prawda? Dla nich był ten układ, powiedzmy sobie, proradziecki, czy jakby ten anty, ten troszeczkę inny. No i cała ta praca Szakaszwilego i jego ekipy, no zakończyła się, powiedziałbym, niepowodzeniem, to znaczy w tym sensie, że on stracił władzę i jego ludzie. Więc myślę tutaj, na tej płaszczyźnie, że można porównać ze światem postradzieckim, takim światem, który dla części społeczeństwa ukraińskiego jest bardzo znany, jest swojski. Prawda? Ja byłem wielokrotnie na zachodniej Ukrainie, Lwowie, krótko mówiąc, w Łódzku, i tam to jest widoczne. Nawet nie powiem, że po prostu jakaś nostalgia za Związkiem Radzieckim, ale pewne postawy, powiedziałbym takie radzieckie, no to są jednak, były jednak przynajmniej do pewnego czasu widoczne. Dziękuję. Dobrze, pan doktor Sobelecz. Też parę wątków chciałem poruszyć, ale może przede wszystkim odpowiedź na pytanie, które padło, bardzo trudne, bardzo ogólne, dotyczące orientacji geopolitycznych. Trudno przewidzieć, co nastąpi za parę miesięcy. Sądzę, że 3 miesiące temu, kiedy grupa studentów wyszła protestować przeciwko niepodpisaniu przez Jankowicza umowy stowarzyszeniowej, nikt nie mógł przewidzieć, do czego to doprowadzi w ciągu 3 miesięcy. Prawie do zmiany systemu, która mam nadzieję nastąpi. Natomiast teraz będzie dużo cięższa sytuacja, dlatego że nawet miesiąc temu, kiedy mieliśmy barykady, mieliśmy po jednej stronie barykad jedną stronę, mieliśmy drugą stronę, wiadomo kto jest za, kto jest przeciwko, wiadomo kto jest swój, kto jest obcy. Obcy nie pod względem języka, który mówi, nie pod względem kultury, tylko obcy, jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa i podstawowe wartości. Przecież Majdan zawsze powtarza, jeśli można użyć pojęcia Majdan jako podmiotu pewnego brytyjskiego. Naród ukraiński jest jedny. Nie dzielimy się na wschód, na zachód. Nie dzielimy się na banderowców, na mieszkańców Donbasu. Jesteśmy jednym narodem, który wystąpił przeciwko kryminalnej władzy. I ta próba połączyć różne dyskursy, połączyć różne poglądy polityczne pod flagami wspólnych wartości
to jedyny sposób to społeczeństwo w jakiś sposób zjednoczyć, w jakiś sposób doprowadzić do ujednolicenia, uspólnienia tych dyskursów, tych wartości. I to jest zadanie na najbliższe miesiące, znaleźć język, którym się rozmawia ze swoimi obywatelami w różnych regionach. I ten gest, o którym pani wspomniała przedwczoraj, kiedy intelektualiści lwowscy rozmawiali przez cały dzień w języku rosyjskim i pisali, natomiast niektórzy, dużo aktywistów w Ukrainie Wschodniej, Południowej przeszli na język ukraiński i w jakiś sposób to medialnie też nagłośnili. Podkreśleniem tego było akurat to, że karta różnic językowych, karta różnic kulturowych, to co, czym próbowano dzielić nam ukraiński, służy nie na korzyść Ukrainie, tylko na korzyść, no wiadomo, że Rosji. I od lat 90. w różnych wyborach ta karta była na różny sposób wykorzystywana i te pseudofaszyści finansowani przez służby specjalne i wspierani przez nie, wszystko jakby miało zastraszyć obywateli Ukrainy mieszkających w regionach wschodnich, południowych, że na zachodzie są faszyści, banderowcy. No i teraz wczoraj, przedwczoraj środowiska antypaństwowe na Krymie próbują zmobilizować ludność pod hasłami, że teraz przyjdą do nas uzbrojeni banderowcy i chcą od nas przejąć władzę. Czyli po prostu technologia, manipulacja, która ma dzielić to społeczeństwo. To jest zadanie dla intelektualistów, to jest zadanie dla elit politycznych, dla elit obywatelskich, żeby jakby przeciwdziałać i w jakiś sposób uzdrowić przestrzeń informacyjną. Jeśli można, ja mogę tutaj, to jest też do pana, ale w dalszy ciąg troszkę chciałam i do tego, co pan doktor Zaborowski mówił. Znaczy, posługiwanie się pan kategorią człowieka radzieckiego, spotykane także bardzo długo w Polsce, ja bym się tak zastanowiła troszeczkę, może bliżej. Ja bym wolała mówić o tym, że ludzie mają zdolność do adaptowania się do okoliczności, warunków, są racjonalni, mają oczywiście pewne mentalne wyposażenie, ale ja bym ich nie absolutyzowała po prostu. Zwłaszcza, że często staje się to narzędzie pewnego propagandowego właśnie działania, które ma ludzi dzielić. Znaczy ja bym chciała zrobić takie jakby przejście od poziomu analiz, taką właśnie, że mentalność, że człowiek radziecki, do tego, o czym tutaj też było sygnalizowane, czyli takich tych interesów w regionie, interesów różnych geopolitycznych czy regionalnych istotnych. Ponieważ proszę zauważcie Państwo, że wyjście z komunizmu okazało się, na przykład na polskim przykładzie, że w pewnych dziedzinach ten Homo Sovieticus świetnie zanikł, na przykład jeśli chodzi o aktywność ekonomiczną, przedsiębiorczość, prawda? To takie różne roszczeniowe postawy, o których się obawiano jeszcze bardzo po pierwszych latach tam 90. okazało się, że ludzie jakoś znaleźli się doskonale w tej przecież nieznanej im wcześniej rzeczywistości rynkowej. Ja sobie zdaję sprawę, że w sferze publicznej, w działaniach społeczeństwa obywatelskiego czy politycznej to nie jest tak łatwo. Nie ma takich silnych impulsów i motywacji, które powodują, że ludzie zmienią swoje nastawienia. To idzie wolniej, prawda? Ale nawet nasze narzekania polskie na sferę publiczną i społeczeństwo obywatelskie, no to są takie i narzekania, ale chyba ten stan nie jest aż taki tragiczny. Czyli ja nie chciała tłumaczyć wszystko tymi pozostałościami człowieka radzieckiego. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że strukturalne warunki są bardzo istotne, które kształtują ludzkie zachowania. I tutaj to, żeby, czyli pewne możliwości działania, tak jak działania ekonomiczne, tak i przestrzeni publicznej.
Czyli to, ja tutaj Pan na to zawsze zwraca uwagę i podkreśla, czyli te ograniczenia w wolności obywatelskich, prawda? Czyli łamanie różnego rodzaju praw, utrudnienia w funkcjonowaniu takich właśnie działań obywatelskich, to jest coś, co potem powoduje, że trudno spodziewać się różnych postaw, które byśmy chcieli, żeby były. No przecież ten kryzys zaufania, o którym tu wiele razy mówię, oczywiście nie wziął się, nie jest postsowiecki w tym przypadku, jest po prostu racjonalną reakcją na powtarzające się różne sytuacje takiego rozczarowania tą sferą publiczną na Ukrainie. Czyli chcę powiedzieć tylko, że czasami tego typu klisze czy kalki mogą być potem wygrywane właśnie do na przykład dzielenia ludzi, tak jak mówił Pan, że bo to jest jedna zasadzie, że na Zachodzie mamy ludzi mniej radzieckich, prawda, a na Wschodzie to właśnie mamy ludzi radzieckich. No i tutaj w związku z tym interesy takie, czy te geopolityczne, niewątpliwie Ukraina jest przecież terenem rywalizacji, jest obszarem peryferyjnym, tak jak już mówiłam, tak jak jest Polska w tym sensie peryferyjnym, ale jest takim, gdzie oddziaływanie dwóch centrum, tego głównego centrum i tego subcentrum jest dużo bardziej wyraźne niż w przypadku Polski pod względem kulturowym, historycznym i tak dalej. Ambicje Rosji są tutaj znane wszystkim, więc wydaje mi się, że tutaj bardzo będzie dużo też używane czy wykorzystywane w tym dyskursie, znaczy w tych rywalizacji, ten poziom dyskursywny, opisu tego, o czym już drugi raz znowu mówię. Czyli właśnie z punktu widzenia Zachodu to pewno podnoszą na przykład, że Majdan jest taką ciekawą inicjatywą do demokratycznego, demokracji bezpośredniej, no coś w tym stylu, w sensie takiego pozytywnej waloryzacji. Na przykład, a z punktu widzenia z kolei Rosji będzie mówiła, że to jest nielegalne, prawda, że nie ma żadnej legitymizacji. No i to tak, tego typu gry będą prowadzone, więc nie chciałabym, żeby też ta kategoria homo sowietikusa była po prostu, bo ona też jest częścią takiej gry o dominację. Dobrze, musimy już powoli zmierzać do końca i wykorzystam pewien przywilej, który ma moderator, zanim przejdziemy już do podsumowania i pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Mówiliśmy troszkę o mitach, które, pod którymi gromadzi się obecnie społeczeństwo ukraińskie, tak? Mówiliśmy o micie Kozaczyzny, gdzieś przemknął nam mit Bandery. Zwróćmy uwagę na to, że to są jednak mity skierowane przeciwko Polsce. A właśnie, co Majdan znaczy dla Polski? Jakie będą reperkusje w Polsce tego, co obecnie dzieje się na Ukrainie? Nie mam danych tego, co Polacy myślą. Proszę Państwa, jeśli tak mogę, notowałam sobie wyniki badań Centrum Badania Opinii Społecznej na temat tego, wyniki badań z drugiej połowy stycznia. Co Polacy, prawda? I w związku z tym, jak tam są oczywiście to poparcie dla dążeń Ukrainy do Unii Europejskiej, mierzone między listopadem a styczniem. No na przykład widać, że jest pewne przejście, jest więcej zwolenników, którzy mówią, że tak, szybko powinna przejść, byłoby to dobre, to Ukraina bliżej Unii Europejskiej, ale również zwiększyła się liczba ludzi, którzy są radykalnie przeciwko temu. Natomiast zmniejszyła się kategoria ludzi Polaków w tym badaniu, którzy mówią, że tak, ale, tak, znaczy warunkowo się zgadzają na taką drogę. Charakterystyczne jest, co najbardziej chyba zwróciło moją uwagę, kiedy zapytano Polaków pod koniec stycznia, jaka będzie, jak przewidują, jaka będzie decyzja władz Ukrainy na temat zbliżenia do Unii Europejskiej. I odpowiedź, że ta decyzja będzie na nie, to było 28%. I jeszcze była taka opcja, że to będzie raczej oznaczało wejście w kierunku bardziej Rosji niż do Unii Europejskiej, do 27%, jak dodamy, to jest ponad 50% respondentów było jakby pesymistycznych, jeśli tak możemy powiedzieć, co do tych decyzji ówczesnej oczywiście władzy, więc dosyć realistyczne można by powiedzieć. A co jest charakterystyczne, jak ocenia się zaangażowanie na przykład polskich polityków w to, co dzieje się na Ukrainie, jak Polacy oceniają? A mianowicie zdecydowanie za, wspierające takie głosy za to, że polscy politycy powinni się tam angażować, było 10%, przeciwko było zdecydowanie 18%. I tak mniej więcej rozkładały się też te głosy takie, że no tak, warunkowe, ale też, czyli jednak więcej było ludzi, którzy uważali, że polscy politycy nie powinni się angażować. I wreszcie bardzo ważne jest, kiedy mierzy się postawy ludzi, to trzeba zobaczyć, na ile one są rzeczywiste, a więc jak oni by zareagowali w konkretnych działaniach. Więc pytanie, czy Polacy zgadzają się na przykład na takie rzeczy jak zniesienie wiz,
dla Ukraińców w Polsce, na legalną pracę w Polsce, na redukcję ceł i tak dalej, to wszędzie jest tak, że jest zgoda na zniesienie wiz, na pracę jest większa niż niezgoda na to, jeśli tak można powiedzieć. Niemniej oczywiście, co nie jest dziwne, to im bliżej rzeczywistych interesów każdego z nas, tym ta zgoda trochę mniejsza, bo na redukcję celu to 23% się bezwarunkowo zgadza, ale na pracę w Polsce to już 13% tylko, prawda? No ale generalnie tak to wygląda, jeśli chodzi o sposób myślenia Polaków na próbie reprezentacyjnej Polski. Myślę, że się ścierają różne problemy. Jeden ten ekonomiczny, to jest inna sprawa, jak my możemy stracić, zyskać na tym jako ludzie, jako państwo, jako społeczeństwo, jako państwo, a drugi to jak to jest postrzegane tak bardziej symbolicznie czy emocjonalnie, bo jak patrzy się właśnie na to w Polsce reakcje czy na polskie media, chyba te dwie emocje się ścierały ze sobą. Jedna taka, czy na głosy ludzi, mówię o tym, co słyszałem od znajomych, powiedzmy. Jedna taka, że jednak pewien podziw dla tych ludzi na Majdanie, że wytrwali i w ogóle, że taka rewolucja zwyciężyła. No a druga obawa przed banderowcami. I teraz jak pogodzić jedno z drugim? I to w Polsce się ścierało. To jest obraz medialny. Ja mówię o stereotypach, a nie o tym, jaka jest rzeczywistość, jak jest odbierane jedno i drugie. I takie właśnie rzeczy się pojawiają, co na przykład to jest właśnie taką pewną sprzecznością i obawą. I to jest właśnie ten problem. Jak się ma zachowywać na przykład polska opozycja, tak konkretnie teraz, czy powiedzmy prawica polska, że z jednej strony my chcemy Ukrainy, znaczy Ukrainy nie będącej pod wpływami Rosji, to jest interes narodowy Polski, a z drugiej strony te obawy o to, że tam nacjonaliści dojdą do głosu i jak to sobie pogodzić, tak ciągle się to jakoś ściera między sobą, ale jednak zdecydowanie stanowisko jest za tym przede wszystkim, żeby odepchnąć Rosję od Polski, czyli tak to jest tutaj postrzegane. Natomiast jeśli chodzi o obecne władze polskie, no to oczywiście miały pewien problem, jak się zachować, żeby z jednej strony pomóc Ukrainie, a z drugiej nie pogorszyć stosunku z Rosją po prostu, więc to jest kwestia pogodzenia właśnie tych dwóch kierunków. Czy da się jednocześnie utrzymywać dobre relacje z Rosją i z Ukrainą, czy też nie, więc jest pewna jakaś może taka gra prowadzona. I w ogóle te dwie tradycje się w Polsce ścierają. Czy mamy się dogadywać z Rosją, kompromisu szukać, czy jednak wybrać ten kurs na budowę jakiegoś bloku państw, tak jak to swego czasu Lech Kaczyński czynił, skierowanego przeciwko Rosji, właśnie z Ukrainą, Gruzją i innymi państwami. Ja jeszcze przywrócę odpowiedź na pana pytanie. Chcę powiedzieć, co nieco ma to znaczy dla Polski, tylko co Polska znaczy dla Majdanu. Wiem, bo widziałem na własne oczy, jak ceniono wsparcie jeszcze nie państwa polskiego, bo to było jeszcze przed takimi bardziej zdecydowanymi krokami Polski i Unii, tylko jak po prostu jaką wdzięcznością darzono Polaków, którzy przyjechali z flagami polskimi, z transparentami, którzy próbowali wesprzeć swoich ukraińskich kolegów w tej walce o prawa i walce przeciwko bandytom u władz. Większość tych obywateli, Ukraińców protestujących na Majdanie, że przekrojowo to była cała Ukraina i tam był wschód i tam było południe. Czyli na pewno to była reprezentacja całości, jeżeli chodzi o terytoria. Może proporcjonalnie to była większość mieszkańców zachodniej Ukrainy, co też jakby dawało możliwość polskim dziennikarzom, ale trochę dziennikarzom w polskich mediach. No, ciekawe było po prostu zobaczyć relacje, wypowiedzi kilku czy kilkunastu osób, Ukraińców, które mniej lub więcej niezłym polskim językiem wypowiadały się przed polskimi dziennikarzami. I to jakby też pokazuje rzeczywiste orientacje
rzeczywiste sympatie i rzeczywiste orientacje geopolityczne. Przecież straszono, zwłaszcza mediów polskich, chociaż trudno teraz oddzielić wypowiedzi medialne jako publikacje od tych dziesiątków i setek komentarzy na forach internetowych, które wątpię, żeby były w jakiś sposób reprezentatywne. Ale to, co istniało w przestrzeni informacyjnej w Polsce, trochę mijało się z rzeczywistością. Ten żubel nacjonalistyczny, którym straszono Polaków, tak naprawdę okazał się bańką mydlaną, dlatego że jedyną siłą polityczną, jedyną partią polityczną orientacji narodowościowej, którą w własnym parlamencie jest Swoboda, nie artykułuje żadnych roszczeń, żadnych poglądów, które by przeczyły interesom Polski jako narodu, jako społeczeństwa, jako kultury. No przecież jak można być nastawionym antypolsko pod flagą Unii Europejskiej? Dlatego dobrze by było, gdyby ta przestrzeń informacyjna w Polsce też została oczyszczona od tych technologii i tej propagandy opłacanej za putinowskie miliardy. Już przechodząc powoli do podsumowania, proszę jako taką kropkę na D potraktować pytanie, które chciałem zadać właśnie naszym ekspertom. Majdan i co dalej? Co będzie dalej z Ukrainą? Jaka ją czeka przyszłość? Może tym razem zacznijmy od pana doktora Sobolewicza. Borys Tarasiuk, którego kandydatura wybrzmiała jako wicepremier do kwestii integracji europejskiej, który zresztą powiedział, że tym powinno się zajmować MZ. Zadeklarował jednak, że umowa stowarzyszeniowa powinna zostać podpisana w ciągu najbliższych tygodni. No, brzmi to bardzo optymistycznie, ale jednak ukazuje rzeczywiste orientacje i ten kierunek, którym na pewno elity ukraińskie polityczne i społeczeństwo ukraińskie podąży. Jako Ukraina, na pewno Ukraina europejska. Będziemy robić wszystko, nasi koledzy w Ukrainie będą robić wszystko, by była to Ukraina nieskorumpowana, by była to Ukraina demokratyczna, by była to Ukraina suwerenna, zjednoczona, rządzona przez prawo, by była to Ukraina wymarzona. Ta Ukraina, o której marzyliśmy od 1991 roku, a nawet wcześniej. Można powiedzieć po takich zdaniach małą pauzę i mój komentarz jest taki, że patrzmy na to może w ten sposób, proszę Państwa, jeszcze. No nie wiem, co będzie. Na pewno to są jakieś uruchomiły się procesy takiego trochę dłuższego trwania. Na pewno one tutaj działają, można przewidywać, ale może popatrzmy z takiej perspektywy. Może tak. Zobaczmy Unię Europejską powiększoną o Ukrainę. Tak? I taką perspektywę. My w niej jesteśmy, nam się to wydaje już zupełnie normalne. I co więcej, chcę powiedzieć, że te dążenia Ukrainy, bo o tym tutaj teraz mówimy, zbliżenia się czy stowarzyszenia z Unią Europejską. Pamiętam ten sposób myślenia sprzed 2004 roku, wtedy dużo mniej zastanawialiśmy się, jaka jest ta Unia oraz jeszcze mniej nad tym, że Unia zmieni się pod wpływem tego, że Polska, Czechy, Węgry i jeszcze parę krajów do niej wstąpi. Co więcej, jeszcze dalej, że Unia zmieni się w ogóle dlatego, że zmieniają się okoliczności globalne i lokalne, w niej samej.
A zatem pytanie jest też, oczywiście rozumiem, że stawia Pan tą perspektywę, ale Unia z roku na rok jest czymś innym i jak powtarzam, zmienia się także pod wpływem tych stowarzyszeń, rozszerzeń i koncepcja wewnętrzna, sposób myślenia, cały jakby ten ideowy, przesłanie Unii Europejskiej, które dzisiaj już dosyć mocnym stopniu osłabło, przecież czy się przeformułuje. Tak więc ja bym raczej zwróciła też uwagę, żeby spojrzeć na, tak już optymistycznie może, na to, jak będzie zmieniała się Europa, Unia Europejska, kiedy w założeniu takim właśnie Ukraina będzie w niej coraz bliżej lub docelowo będzie z nią się po prostu coraz bardziej stowarzyszała. To naprawdę będzie coraz bardziej inna Unia Europejska i z naszego punktu widzenia chyba będzie to też oznaczało, że nasza część Europy będzie, nie chcę powiedzieć, że ważniejsza, ale będzie może jakoś bardziej równoważyła, czy będzie bardziej zbalansowane położenie niż jest takie obecne, bardzo peryferyjne, skrajne i raczej niepoważnie czasami oczywiście traktowane. Dziękuję. Ja myślę, że to jeszcze daleka droga do Unii Europejskiej, bardziej realistycznie może na to należy spojrzeć, ale mimo to jestem przekonany, że jednak Ukraina wybierze ten kierunek proeuropejski. Będzie długa droga, ale samo wybranie kierunku jest istotne, to w tej chwili następuje. Sami Ukraińcy też pokazali, że nie chcą dyktatury, więc myślę, że ona tam już nie wróci, że to będzie w takiej lub innej formie państwo demokratyczne, na trwałe. To jakby te największe może zwycięstwa będą tej rewolucji. Natomiast no teraz główne pytanie jest jeszcze takie, czy będzie cała, tak, Ukraina i niepodzielna, bo to jakby do tej pory padały tutaj na ten temat głosy, ale jakby samo pytanie nie padło i rzeczywiście trudno na nie tak jednoznacznie odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że ta groźba podziału jest pewnie jak zwykle przesadzona. Przypominam, że już na początku lat 90. CIA Amerykanie przyznali, że dojdzie do podziału, a nie doszło do podziału. Już w 92, 94 roku w autonomicznym Krymie działy się takie rzeczy, że ogłaszano niepodległość Krymu, wybierano swojego prezydenta, a jednak się nie odłączył od Ukrainy, więc teraz jest szansa, że jednak do tego nie dojdzie. A przede wszystkim właśnie mamy tutaj jeszcze sytuację geopolityczną, czyli udział decydowania nie tylko Rosji, ale innych państw, innych mocarstw, a więc to porozumienie z 94 roku właśnie o rozbrojeniu Ukrainy, pozbyciu się broni atomowej, ale powiązane z tym gwarancje bezpieczeństwa ze strony, brały w tym udział także Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, więc dużo będzie zależało od stanowiska po prostu Waszyngtonu, jakie będzie w tej sprawie. Bo tym trudno sobie wyobrazić w Europie dzisiaj właśnie, nie mogą nastąpić zmiany terytorialne bez zgody tych wszystkich mocarstw większych, żeby doszło do zmiany granic. Natomiast inny cel podobno Putina jest taki, właśnie o co gra Putin, czy o to, żeby tylko sobie Krym przyłączyć i Donieck, czy o całą Ukrainę? Myślę, że raczej o całą, więc on nie będzie się śpieszył z odrywaniem Krymu, tylko będzie wykorzystywał Krym jako element jakiejś rozgrywki, nacisku, szerzenia niepokoju, destabilizacji i tym podobne, tak przewidują politolodzy. To jest jakby jedna sprawa. Druga, inny koncepcja jego to federalizacja, czyli właśnie utrzymanie Ukrainy, ale właśnie ta autonomia dla Krymu jeszcze bardziej rozszerzona, plus autonomia dla obwodów wschodnich, Doniecka i Donbasu i okolicy. I to jest możliwe, niewątpliwie, no bo im generalnie o co im chodzi ludziom z Doniecka czy z Krymu? Jednak w pierwszej kolejności o te prawa językowe, język rosyjski, równoprawny, z ukraińskim, żeby mogli się nim swobodnie posługiwać wszędzie, w instytucjach i tak dalej. I to jest kwestia ta językowa, czy będą Ukraina dwujęzyczna, czy jednojęzyczna. Natomiast samego oderwania chyba nie będzie. Pytanie, czy po pierwsze Rosjan jako takich według spisu powszechnego jest 17%, w ogóle w całej Ukrainie, oczywiście na Krymie jest 60%. Ale czy wszyscy oni chcą do Rosji, a drugie, że pozostali, czyli rosyjskojęzyczni Ukraińcy, to oni pozostają nadal Ukraińcami, więc niekoniecznie chcą do Rosji. Więc jeżeli coś ewentualnie się odłączy, to może Krym, ale raczej wątpię. Dobrze, w naszej dyskusji pojawiły się zarówno wielkie szanse, jak i wielkie zagrożenia, które stoją przed Ukrainą. Niech ten ostatni cykl pytań
będzie pointą naszego spotkania. Dziękuję naszym ekspertom, dziękuję naszemu audytorium. Mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Humanikon i przez Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS. Dziękuję. Trzy głosy.